Dobrze, to ja witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu od niepodległości do niepodległości. Tak ten cykl został przeze mnie, przez nas zatytułowany. Jesteśmy na razie cały czas w fazie tej pierwszej niepodległości, czyli roku 1918, choć rzecz jasna traktujemy ten rok elastycznie, o czym będzie także świadczył przebieg tej naszej dzisiejszej dyskusji. Dyskusji, która jest i będzie prowadzona pod takim tytułem nieco, miejmy nadzieję, że zagadkowym, o rząd centralny. O rząd centralny. Oto będziemy rozważali ten moment w naszej historii przełomu 1918 i 1919 roku, kiedy to ten rząd polski centralny powstał i jakie były okoliczności powstawania, generalnie rzecz mówiąc, na razie niepodległy. A udział w tym dzisiejszym spotkaniu i z mojego zaproszenia nie tyle skorzystali, co odpowiedzieli pozytywnie na nie panowie, których z wielką, wielką chęcią Państwu nie tyle przedstawię, bo wszyscy panowie tu siedzący są znani, ale z imienia i nazwiska przypomnę dla tych, którzy ewentualnie nie pamiętają. A zatem witam bardzo serdecznie pana profesora Włodzimierza Suleję. Pan profesor Włodzimierz Suleja, długoletni dyrektor Instytutu Oddziału Wrocławskiego Instytutu Pamięci Narodowej, wybitny historyk, znawca dziejów zarówno XIX, jak i XX wieku, a z punktu widzenia naszej dyskusji, co istotne, autor między innymi biografii Józefa Piłsudskiego. Kolejny nasz gość, na razie Olina Środkowego, to pan profesor Krzysztof Kawalec, również profesor, również historyk, a kolejność prezentacji nie jest przypadkowa, ponieważ też z pięknego miasta Wrocławia do nas przyjechał i jest obecnym dyrektorem tego samego oddziału wrocławskiego Instytutu Pamięci Narodowej, ale to nie znaczy, że wszystko tych panów łączy, ponieważ jest szczególnie znany jako autor biografii Romana Dmowskiego. W związku z tym mam nadzieję, że zostaną też zauważone pewne różnice dotyczące widzenia rzeczywistości tego przełomu lat 18 i 19. I w końcu gość środkowy, co nie znaczy, że musi być koncyliacyjny wobec tych dwóch wymienionych profesorów. Raczej nie będzie, jak go znamy wszyscy, czyli pan Tomasz Łysiak. Wybitny publicysta, znawca dziejów historii, bo i autor wielu pozycji książkowych, także felietonista tygodnika w sieci, co mnie bardzo cieszy, bo ja jestem redaktorem naczelnym miesięcznika w sieci historii, ale także miły konkurent, ponieważ prowadzi, można powiedzieć, coś podobnego do mojego miesięcznika, tylko na terenie wspaniałej Gazety Polskiej, w której jest odpowiedzialny za dział historii i za prowadzenie specjalnego dodatku historycznego. Czytamy się na pewno wzajemnie i patrzymy, kto tutaj coś lepszego napisał. No i w końcu ja, Jan Żaryn, czyli też historyk i łączy mnie z panami profesorami nie tylko tytuł belwederski, ale także to, że razem niegdyś wszyscy pracowaliśmy w Instytucie Pamięci Narodowej. To niech brzmi jako zachęta dla pana Tomka, że prędzej czy później on też powinien zostać zatrudniony w IPN-ie, bo jako jedyny ani nie był, ani nie jest
pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej, więc życzymy Panie Tomaszu, żeby Pan dołączył do naszej trójki i w CV, żeby mógł napisać albo był, albo jest pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej. Otóż tak wygląda nasz skład dyskutantów. Moja rola będzie polegała na tym, że będę moderował tę dyskusję, ale ponieważ jestem gadułą, a na dodatek historykiem, no to w związku z tym rzecz jasna moderowanie może być nieco utrudnione, więc też będę merytorycznie się w rzecz całą wtrącał. No i właśnie, i takie pierwsze pytanie, które chciałbym panom zadać całej trójce, pytanie okraszone pewnym wstępem moim, mianowicie pytanie dotyczy kwestii następującej. My wszyscy wiemy oczywiście i znamy tę historię, wiemy, że skończyła się ona finałem pozytywnym, to znaczy tych dwóch najważniejszych graczy ówczesnych na polskiej scenie politycznej, czyli Józef Piłsudski i Roman Dmowski, dogadali się, mówiąc tak po ludzku. I dzięki temu, że się dogadali, to ewidentnie mogliśmy powiedzieć sobie, że zatriumfował ten generalnie polski jednak wymiar patriotyczny u najważniejszych postaci ówczesnej sceny politycznej, bo efektem tego porozumienia będzie ostatecznie powstanie rządu Ignacego Jana Paderewskiego w styczniu 19 roku. Efektem tego porozumienia będzie uznanie z kolei naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego przez drugą stronę i także, co najważniejsze, delegatami na konferencję wersalską w styczniu 19 roku zostaną Roman Dmowski i Ignacy Jan Paderewski, czyli krótko też mówiąc, dzięki temu porozumieniu dojdzie do sytuacji niezwykłej, że mimo iż dopiero wchodziliśmy na scenę jako państwo niepodległe, to staliśmy się państwem jednocześnie zwycięskim w I wojnie światowej i mogliśmy być współtwórcami pokoju. Bardzo często zresztą porównujemy tę sytuację jako historycy z latami II wojny światowej, gdzie wykrwawiliśmy się ponad na pewno miarę i należało nam się to zwycięstwo, a żeśmy przegrali, mimo że już przecież byliśmy obecni 20 lat na mapie Europy. Tutaj odwrotnie. Nie było nas 123 lata, a wygraliśmy wojnę i stanowiliśmy pokój. Coś, co warte jest analizy. I to pytanie o rząd centralny jest rzecz jasna częścią tego w gruncie rzeczy efektu, który już nie tyle przed Państwem ujawniłem, co Państwu przypomniałem. Ale pytanie moje brzmi nieco inaczej. Mianowicie, jakie atuty mieli za sobą ci dwaj najpoważniejsi gracze, ci wielcy Polacy, ci wielcy polscy patrioci, w momencie, kiedy jeszcze nie było wiadomo, że się ze sobą pogodzą w sensie kontraktu politycznego, który okazał się być kontraktem na miarę właśnie tego finału, o którym powiedziałem. Mamy październik, listopad, 1918 rok. Józef Piłsudski siedzi w Magdeburgu, za chwilę się dowie, że z niego wyjdzie. Roman Dmowski jest daleko, w Paryżu, ale z kolei on i jego zaplecze są tymi beneficjentami, można powiedzieć, faktu, że 11 listopada została na froncie zachodnim zakończona wojna, efektem takim, że to alianci, ci, z którymi Komitet Narodowy Polski był w tym aliansie, czyli państwa ententy, podpisują ten rozejm jako, z Niemcami jako zwycięzcy, czyli Francja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Jakie atuty miały obydwie strony w tym wychodzeniu ku niepodległej, a zatem niech się kryje też pytanie drugie, bardzo ważne, czy każdy z nich mógł tak sobie po ludzku pomyśleć, że skoro mam takie atuty, a za chwilę o nich porozmawiamy, to niby dlaczego ja mam się dzielić? To takie pytanie, najpierw pan profesor.
Państwa, zawsze lepiej zacząć, bo to potem można odebrać nieco argumentów. Ja powiem w ten sposób. Oczywiście można byłoby sięgać głębiej w czas pierwszej wojny światowej, ale tu ograniczę się do uwagi, że widać w tamtym czasie, między rokiem 14 a 18, komplementarność poczynań jednej i drugiej postaci. To nie jest tak, że oni grali wbrew sobie, tylko grali, tak jak potem Niemcy mieli o to pretensje, na różnych instrumentach. I raz jeden miał swoistą przewagę, raz drugi. Natomiast zapowiedzią tego kompromisu, do którego doszło, no, biorąc pod uwagę i format, i oczekiwania, format tych, którzy kompromis zadali, oczekiwania tych, których to dotyczyło, to zapowiedzią był już akt nominacyjny swoisty Piłsudskiego na ministra wojny w gabinecie Świerczyńskiego, w gabinecie narodowo-demokratycznym, tym, który kreowała jako w sumie ostatni gabinet rad regencyjna. Notabene też zupełnie inaczej się zachowująca w październiku 18 roku. A więc ta potrzeba jednoczenia, potrzeba funkcjonowania dla wspólnego celu, wspólnie, była dostrzegalna bez Boskiego i bez Piłsudskiego. Boski w Paryżu, Piłsudski w Magdeburg, o czym dowiedział się z gazety, że ministrem został dalej w internowaniu pozostając. Więc to jest ten element, który tutaj jest elementem bardzo istotnym. A atuty mieli obydwaj i oni byli tych atutów doskonale świadomi. Atutem Piłsudskiego było to zaplecze, które w kraju pozostało, no i swoista legenda człowieka walczącego z każdym z zaborców, bo ten element był tutaj szczególnie istotny. No ale było zaplecze takie, które w tamtym momencie, w momencie likwidowania wojny na froncie zachodnim, wiązało się z obecnością przede wszystkim polskiej organizacji wojskowej, chociaż oczywiście tego przeceniać nie można, ale był to atut realny. I jego podkomendni, którzy byli ulokowani również w obrębie poniżej Wehrmachtu, też na etapie wstępnego tworzenia. A tutaj było zaplecze polityczne, to mówiąc najogólniej lewicy niepodległościowej, która też próbowała na własną rękę organizować tę rzeczywistość, by odnieść się do tej próby podjętej przez Daszyńskiego z 6 na 7 listopada 18 roku. Więc to są elementy, które wiążą się z poparciem społecznym i z realnym politycznym zapleczem i możliwością wejścia na grunt formowania armii. A most, będąc w Paryżu, no, prowadząc wcześniej tę niezwykle istotną i ożywioną działalność tłumaczącą światowi zachodniemu potrzebę odrodzenia Polski, potrzebę zajęcia miejsca w tej części Europy, miejsca istotnego po to, żeby rzeczywiście Europę móc stabilizować, mógł wykorzystywać te wszystkie atuty związane z jego docieraniem i personalnym, i myślowym, powiedzmy, do polityków zachodnich, choć oczywiście miał też i przeciwników tam, ale mógł zagospodarowywać ten cały dorobek komitetu, który funkcjonował przecież od lata 17 roku, który praktycznie rzecz biorąc zyskał status Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, realnie istniejącego, i atutem, który Boski dysponował, była przecież Armia Polska we Francji. Bardzo istotny czynnik, który też w późnym okresie wszedł do wojny, ale był czynnikiem ważącym. I to była armia, która oczywiście w momencie likwidowania wojny tam już nie była potrzebna, ale mogła być niezwykle ważna wtedy, kiedy w kraju mogłaby się pojawić. To w dużym uproszczeniu, żeby już też nie przegadywać, to są te pierwsze rzeczy, na które chciałbym zwrócić uwagę i mogę sztafetowo, nie wiem, którą panu przekazać. Tak, proszę bardzo. Jeżeli można, panie Tomku, to ja byłbym za tym, żeby w tej samej kolejności się przedstawiałem. Na razie profesorowie się wypowiedzieli, a pan zgrabnym językiem publicysty zniszczy nas, całą naszą trójkę. Dobrze, a jeszcze potem pan profesor Sulejo. Nie wiem, czy nie rozczaruję państwa, ale no, zacznę od tego, z czym zgadzam się z rozmówcą. Uzupełniając trochę, powiem, że Piłsudski liczyć mógł nie tylko na lewicę niepodległościową i tę konspirację wojskową, która stanowiła dla niej oparcie, ale była to również
no, trudna do zmierzenia, ale istotna grupa ludzi szukających swojej drogi o poglądach radykalnych, którzy mieli do Piłsudskiego zaufania, ale gdyby przywódcą był ktoś inny, mogliby pójść w innym kierunku i dostarczyć paliwa, na przykład eufemistycznie się wyrażając, lewicy niepodległościowej, która w grudniu 1918 roku zorganizowała się w strukturach lokalnej partii komunistycznej. Tu rola Piłsudskiego jako czynnika stabilizującego sytuację w kraju, jest po prostu nie do przecenienia. Jeżeli idzie o atuty Dmowskiego, to najważniejszym było to, że był w owym czasie rozpoznawanym na Zachodzie przywódcą polskim, uznany jako polski przywódca narodowy, który miał za sobą realne sukcesy w postaci deklaracji przyjętej przez państwa sprzymierzone 3 czerwca 1918 roku w Wersalu, kiedy to państwa koalicji antyniemieckiej zobowiązały się, uznały utworzenie Polski niepodległej, złożonej z 3 zaborów z dostępem do morza, za jeden z celów wojennych państw sprzymierzonych. Co oznacza, że jak gdyby zobowiązały się nie kończyć wojny, póki Polska się nie odrodzi, czy nie podpisywać traktatu pokojowego, jeśli państwo polskie, i to nie byle jakie, bo z dostępem do morza, złożone z 3 ziemskich zaborów się nie odrodzi. To była najdalej idąca deklaracja, jakie strony walczące wcześniej, licytując się, przyjęły. Istotna, ponieważ określiła ona na lat 20 miejsce Polski odrodzonej w europejskim koncercie państw. Jeśli mowa trochę o zasługach Dmowskiego, a trochę o atutach, to powiedzieć trzeba, że dla każdego polityka atutem jest, jeżeli dokładnie wie, co trzeba robić. A Dmowski był właśnie w takiej sytuacji. Wiosną oraz w lecie 1917 roku opracował serię dokumentów precyzujących granice Polski odrodzonej, tak jak je sobie widział. Przy czym w lecie, w lipcu miało to postać rozwiniętego opracowania przekazanego rządowi brytyjskiemu, przedstawiającego postulowany kształt Europy Środkowo-Wschodniej z Polską jako jednym z głównych graczy. Ciekawy to dokument, ponieważ ta prognoza zapowiadała to, czy będzie później układ, ład wersalski, przy czym podobieństwo było zdumiewające. Natomiast wizja Polski odpowiadała w dużym przybliżeniu, no dość dokładnie nawet, bo to nie jest przybliżenie, późniejszej II Rzeczpospolitej. Kreślił to, co było możliwe w przekonaniu Dmowskiego, to co działo się w kolejnych miesiącach, także w latach 19-20, potwierdzało trafność tej wcześniejszej diagnozy. Był zatem dobrze przygotowany do odgrywania swojej roli. Dysponował realnym poparciem na Zachodzie. Historycy wiedzą dzisiaj, że to poparcie nie było bezwarunkowe i nie jest wykluczone, że gdyby próbował go użyć w walce o władzę, pojawiłyby się kłopoty. Natomiast Dmowski nie miał tej wiedzy. Wykluczał natomiast odwołanie się do opinii obcych w rozgrywkę o władzę w Polsce. Tak był po prostu, można powiedzieć, zbudowany. To była kwestia systemu wartości, który wykluczał tego rodzaju metody działania. W związku z tym, z jego perspektywy, szukanie porozumienia z Piłsudskim było naturalną rzeczą, a dodać jeszcze do tego trzeba było, bo to ułatwiało niewątpliwie Dmowskiemu decyzję o poszukiwaniu kompromisu, że uważał Piłsudskiego za polityka, który generalnie kieruje się motywacją narodową w swoich poczynaniach. On po innych drogach porusza się niż sam Dmowski, niemniej kieruje się motywacją narodową, w związku z tym Piłsudski, Dmowski miał do niego zaufanie, że swojej władzy nie nadużyje. No więc tyle. Tak, to najpierw to zdanie do powiedzenia pana profesora Sulei, a potem proszę panu Tomaszowi od razu. Państwa, właśnie jesteśmy zgodni, że to byli politycy suwerenni, kierujący się polską racją stanu.
inna nie wchodziła w rachubę. Natomiast ja chciałem powiedzieć w taki sposób, jest to troszeczkę, powiedzmy, takie odwołanie się nie tyle nawet do historii alternatywnej, ale do rzeczy, która nie ma potwierdzenia. Ja przypomnę rozmowę, jaką Piłsudski z Dmowskim stoczył w roku 1904. Długą, wielogodzinną i marzy mi się, co prawda Japończycy by może zrobili jakiś stenogram tego podsłuchując. Jestem głęboko przekonany, że na pewno została nakreślona wizja tego, jak będzie się sytuacja zewnętrzna rozwijała. Jak się patrzy na poczynania właśnie tych suwerennych polskich polityków w okresie I wojny światowej, to takie wrażenie można odnieść, że byli, szli rzeczywiście różnymi drogami, ale cel był identyczny i cały czas o tym trzeba pamiętać. Dodam jeszcze do tego wszystkiego, co tutaj obaj panowie profesorowie wspomnieli, rzecz wydaje mi się oczywistą, ale jednak chyba warto ją podkreślić, czyli obecność wszystkich tych form wojskowych na terenie Królestwa, przede wszystkim polską organizację wojskową chciałbym tu wymienić jako atut i to rzeczywiście konstruowane przecież jeszcze od 14 roku jako taki wyraz właśnie, pomysł pewien na budowanie, pomysł pewien na budowanie zupełnie alternatywnego źródła i zasobu wojskowego. Znaczy bez tego wojska na terenie Królestwa w różnych jakby tutaj obszarach, Wehrmachtu i tak dalej, no to w ogóle praktycznie nie byłoby też o czym mowy. Druga sprawa, to chciałbym użyć takiego słowa autorytet. Takiego słowa autorytet, jeszcze sięgając do łacińskich wzorów, czyli co za tym idzie, właśnie za tym autorytetem idzie jakiś rodzaj władzy duchowej. I obaj, przecież i Dmowski, i Piłsudski mieli ten autorytet, tak samo przecież Paderewski, tak? To znaczy bez tego autorytetu też nie byłoby o czym mówić. I chyba jeszcze taki paradoks, o którym też chciałem powiedzieć, bo właściwie często, no, najczęściej się mówi o tym konflikcie Piłsudski i Dmowski i zawsze to pytanie pada, jak, czy który, czy obaj i tak dalej. Wydaje mi się, że też można spojrzeć właśnie na to, że czasem taki paradoks jest, że konflikt rodzi jednak pewne owoce, to trochę jak w filmach amerykańskich jest dobrej zły policja, powiedzmy, to znaczy, że dzięki temu można zagospodarować dwa zupełnie różne pola i pomimo tego konfliktu, one w pewnym momencie nagle zadziałają w, jakby w jedną stronę. No przecież tak tutaj było, konflikt kilkunasto przecież letni, bardzo gorący, a nagle te działania, cudem prawie można powiedzieć i również, się splatają w jedno. Okres powstania styczniowego, proszę zwrócić uwagę, Wielopolski, biali, czerwoni i ten podział, dobrze nam, doskonale nam znany, ale teraz jest pytanie, czy rzeczywiście Wielopolskiemu udałoby się uzyskać to, co uzyskał, gdyby na przykład nie naciskł Czerwonej ulicy na cara. Znaczy, okazuje się, że czasem dwie przeciwstawne te siły są w pewnym sensie potrzebne. I być może tak tutaj też było. Dziękuję bardzo za tą pierwszą turę. No, muszę powiedzieć, że trzeba trochę dziegciu wrzucić do tej miodowej beczki i postaram się wrzucić tego dziegciu trochę, tak żeby panowie spróbowali się ustosunkować do tego, co za chwilę powiem. Otóż, nie negując rzecz jasna sensowności tych wszystkich zdań, które żeśmy usłyszeli, to trzeba jednak sobie powiedzieć, że po pierwsze siła wojskowa. Można powiedzieć, że POW, legiony, te przy armii austriackiej, te Bajończycy we Francji, Legion Pułaskiego, ba nawet cały korpus zjednoczony przez generała Dobora Muśnickiego, choć liczebnie był on, o ile pamiętam, największy z tych formacji, dopiero armia generała Handlera, licząca aż do 80 tysięcy
świetnie uzbrojonych żołnierzy i oficerów, bo uzbrojonych przez armię francuską, najlepszą wówczas na świecie, to wszystkie te siły, nawet jeżeli byśmy sobie uznali, że one są jakimś kapitałem wyjściowym dla naszych bohaterów, no to między nami mówiąc, z punktu widzenia polskiego widzenia rzeczywistości, oczywiście mogły odgrywać rolę, ale z punktu widzenia biegu historii I wojny światowej, to oczywiście nie. To znaczy, jeżeli Polacy analizowali te siły zbrojne, które były w gestii polskiej, mówię o tych najbardziej suwerennych siłach polskich, rzecz jasna, wymienionych przeze mnie, choć też umocowanych w strukturach armii obcych, nie polskich, no bo nie ma państwa polskiego, prawda, to jednak z punktu widzenia takiej analizy rzeczywistości, no to wiadomo, że nie dzięki żołnierzom, żeśmy ani oficerom odzyskali niepodległość, bo nie oni decydowali w swoich ilościach, kto tę wojnę wygra. Pierwsze prowokacyjne w związku z tym pytanie, czy atutem kogokolwiek, Tmoskiego, armia Hallera, Piłsudskiego, POW, w ogóle mogło być, biorąc pod uwagę liczebność, jakość, a ja prowokuję, rzecz jasna. Pierwsze w związku z tym pytanie. Ale drugie, jeszcze bardziej prowokacyjne, mianowicie pan profesor Włodzimierz Suleja bardzo słusznie rozpoczął swoją wypowiedź i w ogóle dobrze, że od tego się zaczęła ta dyskusja, od rządu Świeżyńskiego. Rządu Świeżyńskiego, który powstaje jako rząd mianowany przez Radę Regencyjną, czyli Radę Regencyjną powstałą z nadania niemieckiego, ale Rada Regencyjna, widząc rzeczywistość geopolityczną, decyduje się na przekazanie władzy wykonawczej rządowi, który będzie zdominowany przez narodowych demokratów. A z kolei narodowi demokraci widzą potrzebę mianowania Józefa Piłsudskiego ministra spraw wojskowych, tak jak z kolei w Komitecie Narodowym Polskim biografowie generała Józefa Hallera podkreślają, że Józef Haller, jak przybył do Francji i objął dowództwo Błękitnej Armii, to nie został naczelnym wodzem, tylko został dowódcą Błękitnej Armii. Choć sam generał Józef Haller uważał siebie za naczelnego wodza. I teraz pytanie, dla kogo to stanowisko było także z perspektywy Komitetu Narodowego Polskiego przygotowywano. Zupełnie na marginesie, bo to nie ma związku przyczynowo-skutkowego poza ewentualnie emocjonalnym związkiem, to proszę też pamiętać, że przynajmniej do tragicznej śmierci swojej współpracownikiem środowiska, które stworzyło w 17 roku Komitet Narodowy Polski, był brat rodzony Józefa Piłsudskiego, Bronisław. Możemy uznawać to za czynnik nieistotny, ale możemy też uznać, że warto o tym przypomnieć. Dlaczego o tym mówię? Otóż dlatego i na tym polega moja prowokacja, za którą bardzo cię, Włodku, przepraszam, bo to ty będziesz pierwszą ofiarą. Mianowicie dlatego o tym mówię, że można ułożyć sekwencję zdarzeń tego przełomu października, listopada, w którym to takim kalendarium i w tych faktach, o których powiedziałem, dominuje koncyliacja tylko i wyłącznie po jednej stronie, to znaczy po stronie Romana Dmowskiego. Natomiast co robi Piłsudski, jak przybywa do Warszawy? Przejmuje władzę od Rady Regencyjnej, rozwiązuje ją, mianuje rząd Daszyńskiego, który okazuje się zupełnie nieudany, ale zmieniając go na rząd Moraczewskiego, ma ambicje, żeby jednak zrobić to, przed czym przestrzegał w pewnym sensie pan profesor Krzysztof Kawalec, to znaczy postanowił zrobić to, żeby ominąć Komitet Narodowy Polski i na terenie Zachodu legitymizować swoją władzę bez tego zewnętrznego partnera, który ewentualnie był partnerem nieodzownym do tego, żebyśmy zostali uznani jako Polska, która jest niepodległą
dzięki temu, że te trzy państwa ostatecznie, bo oczywiście to też była droga, wiosną 1918 roku uznały, że ma powstać Polska niepodległa z trzech zaborów się składająca z wolnym dostępem do morza. Przypomnę, że Francja i Wielka Brytania wypełniły w ten sposób ten 13 punkt Wilsona, który już wcześniej został zadekretowany w styczniu 1918 roku, a rok wcześniej już Stany Zjednoczone w styczniu 17 roku głosem Wilsona starającego się o to, żeby Stany Zjednoczone pod jego dowództwem czy jego politycznym kierownictwem mogły wejść do wojny, także zadeklarował, że celem wojny będzie sprawiedliwy pokój oparty na samostanowieniu narodów i jako przykład tej niesprawiedliwości za sprawą Ignacego Jana Paderewskiego, który mu podrzucił kilka mądrych zdań na temat Polski, jako przykład niesprawiedliwości podał właśnie ten przykład braku istnienia wolnego państwa polskiego. A zatem wracając do tej prowokacji, którą przygotowałem, to pytanie, czy rzeczywiście do czasu tego słynnego listu Józefa Piłsudskiego do Romana Dmowskiego, który został wysłany i zaczynał się albo od słów drogi panie Romanie, albo niech będzie tylko panie Romanie, i który rozpoczął rzeczywiście ten dialog między tymi dwoma politykami, istniała wyraźna niesymetria w tej rzeczywistości, o której panowie przed chwilą mówili, czyli w tej rzeczywistości koncyliacyjnej. Czy jednak nie dominowała, i pytanie po której stronie bardziej, chęć zawłaszczenia wszystkiego, co się da? Prowokacja się udała. Tak, prowokacja się wątpliwie nie udała. Proszę Państwa, to jest troszkę tak, że musimy patrzeć na dynamikę tego czasu. Tu pan profesor Żal rozpoczął od przypomnienia, kto nominował rząd Świerzyńskiego. Jeżeli spojrzymy na zachowanie przecież pochodzącej z nominacji państw centralnych Rady Agencyjnej, to widać bardzo wyraźnie, przynajmniej od deklaracji 7 października 2018 roku, że jest to głębokie przeświadczenie tam zawarte, że Polska wraca na mapę, bez względu na to, co już się wydarzy. No tak mówiąc na marginesie, jeżeli się spojrzy na aspiracje terytorialne tam zawarte, to one były największe w stosunku do tego wszystkiego, co potem było mówione. Natomiast wydaje mi się, że tu dwie rzeczy powinniśmy rozdzielić. To przekonanie o potrzebie wspólnego pójścia do budowy państwa, u przywódców personalnie u Moskiego, personalnie u Piłsudskiego i realna walka polityczna, która też się toczyła i w październiku 18 roku, i w listopadzie 18 roku, gdzie zwolennicy jednego i zwolennicy drugiego niekoniecznie taktyczne wymogi przekładali na konieczność strategiczną. Ta walka była walką rzeczywistą i Piłsudski, który wziął władzę, no można powiedzieć, że wziął władzę z ulicy tak naprawdę, też musiał się zwyczajnie z tym liczyć. I Piłsudski chciał doprowadzić do tego, aby to był rząd po pierwsze trójzaborowy, ten, który będzie kreował, i żeby to był rząd reprezentujący wszystkie stronnictwa. Jeżeli spojrzeć na ten cały przebieg jego pierwszych konsultacji politycznych po powrocie, to temu to miało służyć. To nie wyszło. I on rzeczywiście zdecydował się na wariant, może nie z rządem Daszyńskiego, bo wyznaczył go na premiera, bardzo szybko się okazało, że to nie wyjdzie i potem było zmienienie go na Baraczewskiego, który zresztą miał lepsze relacje i lepsze kontakty, to wyraźnie pokazuje, że on tutaj doraźność stosował, wypełniał doraźność. Przy czym, na co chciałbym zwrócić uwagę, w swoich instrukcjach dla delegacji, którą posłał do Paryża, delegacji naczelnika państwa, on wyraźnie określał powody, dlaczego rząd o tak wyraźnym politycznym obliczu jest przez niego robiony. On to określił mianem szczepionki pasterowskiej. Jest w Europie tak, jak jest. Dzieje się to, co się dzieje, zwłaszcza za wschodnią granicą. Więc musimy przybrać barwy ochronne. Właśnie to, o czym mówił pan profesor Kawalec, że był autorytetem dla tych ludzi, którzy mogliby ewentualnie skręcić w drugą stronę, choć ja uważam, że opowiadanie o tym, że wtedy
jak to się mówiło w czasach pegowskich, bo sytuacja rewolucyjna jest daleko idącym uproszczeniem i oddającym tamtych rzeczywistości. Ale takie niebezpieczeństwo, radykalizacja generalnie w ogóle była. A więc to są dwie różne rzeczy. A to, że Piłsudski notyfikował się 16 listopada w imieniu państwa, to właśnie wynika z tego, że to był polityk suwerenny. Polityk, który nie ulegał żadnym naciskom i zresztą nie przypuszczam, żeby Polski, będąc tu na miejscu w kraju, zachował się w inny sposób. Oczekiwał przyzwolenia na to, żeby rząd tworzyć z przyzwolenia zwycięstwa. Zresztą tu nie można było czekać. To była sytuacja nadzwyczaj dynamiczna, niebezpieczna, biorąc pod uwagę zagrożenia, choć w tamtym czasie tym głównym zagrożeniem w dalszym ciągu tutaj na wschodzie byli Niemcy. To jest zagrożenie, które tak naprawdę mija dopiero w czerwcu 19 roku. Bo z bolszewikami radziliśmy sobie zupełnie dobrze. A więc z punktu, to znaczy w moim przekonaniu, patrząc na działania Piłsudskiego, zresztą potem jest z nim Jakubowskiego do niego, to też na innym etapie się to ucieranie wotów dotyczących rządu odbywa, to tym założeniem strategicznym było założenie doprowadzenia do unifikacji terytorialnej i do unifikacji takiej, która pozwoli na wykreowanie rządu reprezentującego całość polskich interesów. Rządu, którego reprezentacja na konferencji pokojowej też będzie w interesie Polski i w imię Polski przemawiała. Ja zacznę od tego, że nie odebrałem pytania zadanego przez profesora Żaryna jako prowokację. To dla mnie było raczej upomnienie się o niuanse obrazu, który generalnie przedstawiał się z grubsza, biorąc chyba tak, jak powiedzieliśmy w pierwszej turze. Natomiast to nie wykluczało ani nie wykluczało rywalizacji, nie tylko pomiędzy liderami, ale przede wszystkim pomiędzy ich otoczeniem politycznym, gdzie silnie zaznaczały się rozbieżności poglądów i które popychały swoich liderów do starcia. W przypadku Dmowskiego, którego zawieszenie broni 11 listopada zostało w Ameryce, kiedy wrócił do Paryża, to musiał uspokajać innych członków Komitetu Narodowego, bo im się wydawało, że da się łatwo zwalić warszawskie gabinety jako po prostu rządy powiązane ciągle jeszcze z państwem, które przegrało wojnę, a Polska potrzebuje być w obrębie tych, którzy wojnę wygrali. Jeśli idzie o otoczenie Piłsudskiego, to tak Dmowski był postrzegany jako moskalofil, prawie zdrajca. Poza tym ten, który ma przelaną krew socjalistów na rękach, bo to były rewolucje 1905 roku, plus reminiscencje wojenne i rozpamiętywanie, kto po jakiej stronie stanął, co powiedział, albo czego nie powiedział, kiedy należało powiedzieć, czyli takie zwykłe polskie piekiełko. Jeśli idzie o przywódców, to oprócz tego, że oni sobie obaj, i to trzeba powiedzieć całą siłą, zdawali sprawę z kosztów wewnętrznego konfliktu, gdyby miał on zostać wyłączony spod wszystkich barier i nie szli na to. Gotowość do kompromisu była chyba różna, mimo wszystko Piłsudski uważał, że ma więcej atutów i chyba więcej miał, a ponadto istniały różnice mentalnościowe. Dmowski mówił o sobie, że on uważa, że między dwoma punktami najkrótszą linią jest linia prosta. Piłsudski nigdy by nie wpadł na tego rodzaju stawianie sprawy, ponieważ ukluczył, przy czym w tym konkretnym wypadku, o którym mówimy, oznaczało to sądowanie tego, czy partner będzie miękki i czy alianci nie zgodzą się na no jednak na to, żeby można było coś więcej osiągnąć. Wysłał do Paryża swoich ludzi, przy czym nie od razu wylądowali na Avenue Kleber i nie od razu poszli do siedziby komitetu, tylko próbowali.
wysyłają ich do KNP, rozmowa zrobiła się inna. Jako że w Łodzi jest historia alternatywna i gdybanie, to powiem, że gdyby KNP miał siedzibę w Londynie, nie wiadomo, czy Brytyjczycy zachowaliby się równie lojalnie. W przypadku Francuzów działało i to, że nie byli pewni, czy za rządem Piłsudskiego, no, za rządami warszawskimi nie stoją Niemcy, ale sentymenty antyniemieckie były tam bardzo silne, co oczywiście było atutem na rzecz komitetu. Tak więc Piłsudski spróbował. Tu przywołał profesor Żaryn postać Świerczyńskiego i jego gabinetu. Gabinet upadł, ale zanim to zrobił, starał się w sposób zdeterminowany, nie odnosząc sukcesu, porozumienie z socjalistami. A upadł dlatego, że socjaliści mu po prostu no, nie zgodzili się na to porozumienie, bo uważali, że płyną na fali. Ponieważ Świerczyński rozsypał się, nie był to polityk wielki, co szkodziło Piłsudskiemu sprawdzić, czy KNP też się nie rozsypie, jak się go naciśnie. W związku z tym uczynił coś w rodzaju sondażu. Wynik tego sondażu przekonał, dostarczył mu argumentów, które mógł przekonać swoje otoczenie o potrzebie kompromisu i do kompromisu doszło. Także to tyle. Jeśli można jeszcze dodać, wydaje mi się, że też istotną rzeczą jest sposób, w jaki Piłsudski się pojawia w listopadzie, to znaczy ten jego przyjazd na zasadzie Deus Ex Machina w sytuacji, która jest bardzo dynamiczna i która już istnieje. Przecież nie możemy patrzeć laboratoryjnie na tworzenie pierwszego rządu z, powiedzmy, z jakichś klocków, które można sobie rozłożyć i poskładać według jakiegoś ideału, tylko trafia w sytuację bardzo trudną, w kraj bez granic, gorący i w którym przecież te deklaracje niepodległościowe istnieją. Istnieje rząd, ten tymczasowy ludowy rząd Republiki Polskiej w Lublinie i to jest coś, co istnieje i idzie za tym też ta deklaracja niepodległościowa. To samo jeszcze Rada Regencyjna. Przy całym odium, jakie Rada Regencyjna miała w społeczeństwie, tak? Ale mimo wszystko też ich jeszcze październikowa deklaracja niepodległościowa, jakieś próby działań i funkcjonowania. Samo rozegranie historii Rada Regencyjna, rząd Daszyńskiego, a później wskoczenie w potrzebniach w rząd Moraczewskiego, przecież to też jest działanie na bardzo dynamicznym organizmie i to jeszcze własnego zaplecza politycznego, od którego nie mógł w żaden sposób się odwrócić, plus to, co też pan profesor Suleja wspominał, ten nastrój, który tam był, nie można zapomnieć i o ulicy, i o tych czerwonych sztandarach na Zamku Królewskim, proszę państwa, które przecież też zawisły, to przecież była gra sił, w której dopiero należało doprowadzić do tego ideału. Mam wrażenie, że ten zamysł koncyliacyjny był w Piłsudskim i ten okres do pierwszego sejmu ustawodawczego do stycznia lutego 19 roku, to rzeczywiście taki okres Piłsudskiego z podejściem bardzo idealistycznym i z takim otwarciem na to, że przyszły rząd powinien być szeroko rozumiany. Zresztą też jest pytanie, jak przecież otwarcie podchodził do swoich przeciwników, który nie wiem, Sikorskiego, Zagórskiego. Ja mówię tylko o tym etapie, nie mówię o wszystkim, co się działo potem. Że to był jednak u Piłsudskiego taki czas otwarcia. Takie mam wrażenie. A jeszcze chciałem też nawiązać, panie profesorze, pan wspomniał o tej armii, o wojsku jeszcze też przed tym pytaniem. I też no myślę, że to istnienie struktur wojskowych, tak to ogólnie sobie nazwijmy, było niezbędnym elementem stworzenia później państwa od samego początku. To znaczy, że wojsko było
nośnikiem państwowości polskiej wtedy, kiedy tej Polski nie było. Bo jedyną instytucją, można powiedzieć, polską, wokół której można było tę państwowość później budować. Jedyną taką rzeczywiście istotną. Dziękuję. Wypowiedź pana Tomasza, przepraszam tylko, wypowiedź pana tam Tomasza poruszyła obydwu naszych rozmówców, więc w związku z tym dwie krótkie wypowiedzi pana profesora Sulej i pana profesora Kawalca, a potem pójdziemy dalej. Dwa elementy jeszcze. Po pierwsze, trzeba pamiętać o tym, że Piłsudski w czasie pierwszej wojny, przynajmniej od wiosny 1915 roku, usiłował doprowadzić do czegoś, co określał mianem konsolidacji narodowej. Istotnym elementem, to w obrębie Królestwa przede wszystkim, tej konsolidacji były również struktury narodowo-demokratyczne, czy szeroko rozumianego wtedy obozu pasywistów. Jak prowadzono rokowania na temat wejścia do tymczasowej Rady Stanu, gdzie Piłsudski już jako pozasłupowy brygadier regionu się znalazł, to on koniecznie chciał tam właśnie narodowych demokratów włączyć. Więc to było takie działanie, które już wtedy pokazywało, że o całości się myśli, a nie myśli się partyjnie. I jeżeli się pojawiły te elementy, takie właśnie dotyczące no, tego, że sami wszystko obejmiemy, to ja chcę przywołać taką rozmowę, którą w swoich wspomnieniach Karolowski przywołuje, kiedy go przekonywano właśnie takiego samodzielnego, swego pójścia, no to w krótkich, żołnierskich słowach, nie będę cytował, powiedział, co on o tym sądzi, ile mu jest wojsko potrzebne, a wojsko się robi dla całości. Więc to w tamtym momencie rzeczywiście mogło być tak, jak tu profesor Kawalec mówił, choć bardzo szybko ta informacja, że KNP jest stabilny, jest graczem, do niego dotarła. Przekonywano go, że dzisiaj to właśnie nie tylko Baranowski, to Zaleski również robili, że on nie ma mocnej pozycji. Co się okazało nieprawdą, on to zweryfikował nadzwyczaj szybko. I wtedy wątpliwości nie było. Natomiast to, że druga strona też próbowała to siłową rzecz rozwiązać, no to z 5 stycznia, to też o tym warto pamiętać. Tak. Ja króciutko, tu jest tylko kwestia wojska. To, że wojsko jest ważne i że ważne jest w niestabilnym czasie, to jest właściwie poza dyskusją. Natomiast jeżeli widzieć rzeczy na nieco szerszym tle, a szersze tło to był koniec wojny światowej i to jak ten koniec wyglądał i że tym, co przesądziło o klęsce obu państw niemieckich, a wcześniej Rosji, było załamanie się struktur państwa, nie załamanie się armii, ale załamanie się i rozsypanie struktur państwa. Po co mówię to wszystko? Ano, że pierwsza wojna światowa ze względu na zbieg istotnych takich okoliczności, co związane było z ówczesnym stanem techniki wojennej, to jest w każdym razie, to był taki konflikt, w którym relatywnie więcej do powiedzenia, najwięcej do powiedzenia mieli politycy cywilni. Przy czym w miarę upływu czasu występowało to coraz mocniej. Wojskowi rozpoczęli konflikt, ale okazali się niezdolni do zapanowania nad tym, co ten konflikt przyniósł. I to był powód, że nawet ci politycy, którzy jak Piłsudski byli jednocześnie żołnierzami, to co uczynili decydującego i trwałego, także z polskiej perspektywy, wiązało się z krokami, które podejmowali jako politycy cywilni, budując struktury państwa i zapewniając jego stabilność w wymiarze wewnętrznym. Oczywiście tworzenie wojska było ważne, ale akurat jesienią 1918 roku, jakiś czas później, to nie siła Wojska Polskiego decydowała o czymkolwiek. To decydowała raczej zręczność w unikaniu sytuacji, w której silniejsi militarnie inni gracze by to polskie państwo roznieśli. Początkiem działań Piłsudskiego jest układ, jaki zawarł z Radą Żołnierską niemiecką dotyczącą
zasad ewakuacji wojsk niemieckich, ale przede wszystkim tego, aby nie doszło do starcia, które mogło się zakończyć tylko w jeden sposób. Dmowski mniej więcej w tym samym czasie, to może była różnica tygodni, ale nie chcę ryzykować podania dokładnej daty. W każdym razie było to bezpośrednio przed podpisaniem zawieszenia broni 11 listopada. Zaangażował się skutecznie, też nie wiemy, czy tylko jego działania tutaj ważyły, w to, aby porozumienie rozejmowe zakładało pozostawienie Niemców na obszarze okupowanym, a nie jak początkowo alianci planowali wycofanie wojsk niemieckich na granicę z roku 1914. Powód, dla którego Dmowski coś takiego sugerował, był taki, że chciał, aby przed umocnieniem się sił polskiego państwa, także militarnych, mogło ono liczyć na zewnętrzny parasol ochronny, chociaż wiedział dobrze, że oznacza to, że obóz prokoalicyjny na terenie Polski będzie tak długo, jak będą tam obecni Niemcy, w gorszej sytuacji. W każdym razie cały kunsz polityków występujących w tym wypadku jako cywile, bo Piłsudski, kiedy dogadywał się z soldatem Ratem, też występował de facto jako polityk cywilny, a nie jako żołnierz. Cały kunsz polegał na tym, aby nie doprowadzić do konfrontacji militarnej w sytuacji, kiedy tworzące się państwo polskie nie miałoby najmniejszych szans na wygranie tej konfrontacji. Dziękuję bardzo. Proszę panów, z tej lawiny różnych i faktów, i obrazów, które panowie tworzą, przypominając tamte tygodnie, chciałbym wyłuskać jeden taki nurt, do którego prośba by się potem odwołać. Mianowicie nie ma cienia wątpliwości, że przynajmniej dla mnie, że poza tymi wszystkimi atutami, od których zaczęliśmy, atutami zarówno Piłsudskiego, jak i Dmowskiego, jest to, co nie stanowiło do końca wiedzy dla tych samych najważniejszych osób, ale to, co dla nas już dziś stanowi tę wiedzę, a co się stało w ciągu kolejnych tygodni i dwóch miesięcy, czyli grudnia i stycznia 1919 roku. Otóż jak się okazało, z jednej strony można powiedzieć, że atutem Romana Dmowskiego i jego zaplecza politycznego było to, o czym on sam nie musiał do końca wiedzieć, że wbrew pozorom być może ma olbrzymie zaplecze społeczne. Tym zapleczem społecznym, które się okazało, że ma, były wyniki wyborów styczniowych 1919 roku. Na tych terenach, na których mogły się one odbyć, zwyciężyła prawica związana przede wszystkim z jego opcją polityczno-partyjną. Okazało się, że Związek Ludowo-Narodowy będzie najsilniejszym klubem Sejmu Ustawodawczego, niezależnie od późniejszych jego losów i rozbicia wewnętrznego. Tego oczywiście Roman Dmowski nie musiał do końca wiedzieć. 11 listopada 1918 roku będąc w Stanach Zjednoczonych. Co więcej, nawet ta manifestacja warszawska, bodaj 18 listopada 1918 roku, która, czy 18, tak, o ile dobrze pamiętam, która była takim marszem narodowym, który przeszedł ulicami Traktem Królewskim, no, nie musiała ta manifestacja być odzwierciedleniem rzeczywistego widzenia, jakby tego społecznego zaplecza. Co więcej, można z kolei w drugą stronę powiedzieć, że Piłsudski też nie do końca, mimo że był blisko, że był w tym konkretnym momencie, czyli 11 listopada w Warszawie, także
nie mógł do końca rozumieć czegoś, co stanowiło jego olbrzymi, jak się okazało, atut. Mianowicie atut, o którym pisze na przykład w swoich wspomnieniach major Marian Romejko przed i po maju, który jest wyraźnie, no nie jest miłośnikiem Józefa Piłsudskiego, ale który analizując 11 listopada w Warszawie, mówi, najpierw zadaje sobie pytanie, jak to się stało, czy tak naprawdę to w Warszawie dużo więcej było żołnierzy generała Józefa Dowbor-Muśnickiego. No to w takim razie dlaczego ten Józef Dowbor-Muśnicki nie rzucił hasła rozbrajamy Niemcy? I dlaczego on nie stanął na czele? Otóż atutem Piłsudskiego, o czym wspominał profesor Włodzimierz Suleja, niewątpliwie były dwie takie cechy osobowe, które lokowały go na innej półce, że tak powiem, polskich polityków na terenie kraju wówczas istniejących. To znaczy przede wszystkim decyzyjność, co była wówczas szalenie istotnym atutem, i to decyzyjność, o której warto wiedzieć w różnych perspektywach, jeśli chodzi o te wydarzenia listopada, grudnia, stycznia 1919 roku. Bo to nie jest jedyny dzień, w którym okazuje się, że Piłsudski jest decyzyjny. 19, potem stycznia 19 roku. Mianowicie wspomniano tutaj o takim drugim ważnym wydarzeniu, który był, można powiedzieć, karykaturą zamachu, czyli z 4 na 5 stycznia 1919 roku grupa z Marianem Januszajtisem na czele, która to grupa ludzi nie jest wprawdzie ściśle związana jakby personalnie z Romanem Dmowskim, ale ewidentnie mieszcząca się w szeroko pojętym zapleczu zwolenników Romana Dmowskiego, próbuje dokonać zamachu udanego w sensie formalnym na rząd Jędrzeja Moraczewskiego, czyli na rząd będący prostym zapleczem politycznym, tym lewicowo-niepodległościowym Józefa Piłsudskiego jako tymczasowego naczelnika państwa. I znowu, Józef Piłsudski musi podjąć decyzję. Oni go ustawili jakby w konfrontacji do tejże rzeczywistości, ponieważ ten zamach nie odbył się przeciwko Piłsudskiemu z punktu widzenia samych zamachowców, tylko odbył się przeciwko rządowi Moraczewskiego. I tak na zdrowy rozum, to można powiedzieć, że Józef Piłsudski powinien tych ludzi wsadzić do ciupy przed sądem i dokonać no, szybkiego zakończenia ewentualnie ich żywota. To nie są warunki, w których można bezkarnie dokonywać zamachów stanu. Ale znowu Piłsudski wykonuje właśnie tą umiejętność swoją, którą ma, to znaczy podejmuje decyzję, że w gruncie rzeczy, chociaż może to zabrzmi cynicznie, ale w gruncie rzeczy ten zamach to jemu ułatwia rzeczywistość. Dlatego, że on już wie, że trzeba negocjować utworzenie wspólnego rządu i w związku z tym, jak to później zostanie powiedziane, to właśnie de facto wtedy on wysiada na przystanku Niepodległość z czerwonego tramwaju. Ja prowokuję oczywiście, to nie wtedy, ale tak naprawdę wtedy. Dlatego, że mówiąc kolokwialnie, ale nie do końca kolokwialnie, zdradza swoje zaplecze polityczne, czyli rząd Jędrzeja Moraczewskiego, dla wyższej racji, jaką jest właśnie uratowanie tego kompromisu w postaci utworzenia wspólnej reprezentacji polskiej i beneficjentem tego w jakiejś mierze będzie Ignacy Jan Paderewski, który przybył w międzyczasie do Warszawy i zostanie premierem rządu, jak najbardziej o obliczu konserwatywnym, a nie lewicowym, jakim był rząd Jędrzeja Moraczewskiego. Sam Piłsudski za to rzecz jasna zostanie uznany przez ten rząd, który mianuje ten rząd, uznany naczelnikiem dalej państwa. Mówię o tym z myślą decyzyjnym Józefa Piłsudskiego, być może nie muszą się rzecz jasna panowie z tymi przykładami, a raczej interpretacją tych przykładów godzić, żeby dopowiedzieć niejako, że wśród
jakiejś mierze prywatnym tego człowieka, że był rzeczywiście świetnym politykiem i żołnierzem, ale wbrew pozorom bym nie przeceniał specjalnie jego wpływu wówczas i tej formacji socjalizmu niepodległościowego na społeczeństwo, a geniusz Dmowskiego polegał na tym, że to w gruncie rzeczy on miał dużo większe zaplecze społeczne wśród Polaków, tylko że sam o tym nie wiedział, że ma ten atut, ponieważ siedział daleko w Paryżu i nie do końca rozumiał społeczeństwo polskie, które dużo bardziej jemu kibicowało wbrew tej potocznej niejako wiedzy. I na zakończenie mojego tutaj wejścia chciałem też Państwu powiedzieć, zapytać się, czy w formie właśnie pytania to tę rzecz powiedzieć, że być może warto wprowadzić pewien jeden bardzo ważny czynnik do naszej rozmowy, który od razu powiem, ten czynnik, że no niewątpliwie jest sprzyjający niejako pozytywnej ocenie postaci Józefa Piłsudskiego jako osoby. Mianowicie my w tym listopadzie 1918 roku mamy nie tylko do czynienia z przywódcami bardzo ważnymi i wielkimi, ale mamy do czynienia także z takim fenomenem, czy panowie się na to z tym zgodzą, co powiem, że my mamy naprawdę lawinę polskich patriotów wówczas, którzy to polscy patrioci, niezależnie od tego, czy ktoś ich o to prosi, czy nie, bo właśnie na tym polega ten suwerenny patriotyzm, zawiązują struktury lokalne na terenie kraju pod wpływem zakończenia wojny, ale nawet wcześniej, od października co najmniej 18 roku, który, a nawet jeszcze można wcześniej, no ale powiedzmy, że od października 18 roku, można powiedzieć od 17, proszę bardzo, tylko że to jeszcze Niemcy panowali i Austriacy, więc to nie jest takie proste, a ja mówię o momencie, w którym oni już nie tylko spiskują, ale oni już wyzwalają terytoria polskie. I teraz ten czynnik wyzwalania terytoriów polskich nie przez tych dwóch przywódców, tylko przez konkretne lokalne struktury ludzkie, struktury patriotów w Tarnowie 30 października, Kraków 31 października, już także w październiku Trąbczyński i posłowie pruskiego parlamentu ogłaszają, że przestają być obywatelami Niemiec, ponieważ nie reprezentują Niemcy, tylko państwo polskie. I tak można długo. Jest bardzo dużo takich wysyp lokalnych zjawisk świadczących o tym poczuciu niepodległości. Czy ta rzeczywistość bogactwa tego patriotyczno-niepodległościowego i wzięcia na siebie odpowiedzialności za własne terytorium, na którym się jest w tym momencie, była zjawiskiem sprzyjającym czy zjawiskiem utrudniającym ten cały proces skomplikowany, który nazywamy tworzeniem się jedności wśród Polaków, przynajmniej na tym poziomie jedności, w którym mieliśmy być obecni jako zwycięzcy, jeszcze układać ten scenariusz w wersji pokoju paneuropejskiego. Ja myślę, że to jest bardzo ważna obserwacja, ale powiem w ten sposób, że różnica w formatowaniu się Rzeczypospolitej z numerem 2 w odniesieniu do tego, co powiedzmy zdarzyło później, też porównanie są zawsze zawodne. Moim przekonaniem była taka, że dysponowaliśmy wówczas czymś, co trudno jest znaleźć w dniu obecnym, czyli dysponowaliśmy elitami politycznymi, również w wymiarze lokalnym. To była jedna z tych głównych, w moim przekonaniu, podstaw sukcesu. To, że oprócz tego zjawili się politycy wybitni, tacy, którzy ogarniali całość, to jest jeszcze ten dodatkowy bonus, no bo mogło tak być, że aż tak wybitnych polityków wówczas by nie było. Natomiast proszę zwrócić uwagę, i ja zresztą pisałem o tym niejednokrotnie, że ten proces rzeczywistej budowy państwowego gmachu zaczyna się wcześniej niż jest niepodległość. Z dużą intensywnością zaczyna się w 17 roku. W 18 roku my już dysponujemy zrębami sądownictwa i szkolnictwa. To już rok trwa. Wcześniej jeszcze są sprawy samorządowe od roku 15. Ale w to nie chcę wchodzić, bo to są rzeczy dotyczące pierwszej wojny.
Natomiast problem, znaczy to różnica powiedzmy między włoskim a piłsudskim, jeżeli do niepersonalnej wersji się ograniczamy, to jest mniej więcej taka, że jednak Piłsudski jest na miejscu. On na miejscu tutaj ma do czynienia z materią związaną z budowaniem właśnie państwa. I on, dla niego sprawa podstawowa to była sprawa armii. On cały czas to eksponował. Trzeba zrobić armię, jak najszybciej, bo ona będzie tutaj decydować. I stąd był też potrzebny ten wewnętrzny pokój. Wewnętrzny pokój buduje się przez to, że organizujemy państwo przez tych, którzy go reprezentują. To jest kwestia wyborów, możliwie szybkich wyborów. Proszę Państwa, jeżeli w ciągu tygodnia robi się ordynację zupełnie przyzwoite i w ciągu 3 miesięcy w realiach takich, jakie są, przeprowadza się wybory do parlamentu, no to rzeczywiście tylko do księgi Guinnessa to wpisywać. No to tempo było tutaj zupełnie nieprawdopodobne. Ordynacja zresztą pokazuje zasięg naszych aspiracji terytorialnych, nie tylko na wschodzie, też na zachodzie. Proszę sobie poczytać, gdzie byśmy mieli być tak naprawdę. I to jest rzeczywiście, to jest myślenie włoskiego bardzo podobnym stopniu, jeżeli chodzi o sprawy zachodnie. Ale to są te kwestie, które się wiążą z zapewnieniem spokoju wewnętrznego po to, żeby można było granice wykuwać. Proszę cały, jeżeli popatrzymy na lokalizację konfliktów rzeczywiście już istniejących, od galicyjskiego poczynając, na potencjalnych, to widać ten ogrom zadań. Ja nie chcę tu wchodzić w te głębsze meandry, ale na ten element tego, żeby było kim budować i miał kto tym zarządzać. To jest ten, w moim przekonaniu, podstawowy, no, ta podstawowa wartość tamtego czasu. Czy krótko o sejmowych wyborach, bo zgoda na to, że władze Polski Odrodzonej zostaną wyłonione w wolnym akcie wyborczym, była fundamentem tego porozumienia, które zawarł Piłsudski z ośrodkiem zachodnim. Jednym z powodów, dla których nie zdecydował się na represję po zamachu Janusza Tisa, natomiast doszło do wymiany gabinetu, mogły być również wątpliwości co do tego, czy socjaliści te wybory przeprowadzą bezstronnie i uczciwie. Gabinet Paderewskiego przeprowadził je w taki sposób, że żadna ze stron nie kwestionowała werdyktu wyborczego, co było kluczową sprawą, jeśli wybory miały doprowadzić do pacyfikacji, do uspokojenia nastrojów, a nie wyznaczyć kolejny etap konfliktu, czy nawet doprowadzić do eskalacji. Tak więc z tego względu można powiedzieć, stało się dobrze. My nie potrafimy powiedzieć, jak wyglądałyby wybory zrobione przez socjalistów, ale wyznać Państwu muszę, że jak sobie czytałem jeszcze jako student książkę Adama Kruchnika, pierwsze 15-lecie Polski Niepodległej, jeremiady na temat fatalnego skutku zmiany rządu przed wyborami, odsunięcia socjalistów od władzy wykonawczej przed wyborami, no to miałem podejrzenia, że te wybory wyglądałyby jednak inaczej niż te wybory realne i że w związku z tym oczywiście Piłsudski dobrze zrobił, że swoich towarzyszy partyjnych od nadmiaru władzy czy od pokusy odsunął. Jeśli chodzi o kwestie związane z uaktywnianiem się społeczeństwa, z ożywieniem aktywności społecznej i wpływu, to rozumiem, że pytanie, czy to utrudniało, czy ułatwiało pracę, to było retoryczne pytanie, bo bez tego niewiele by się udało osiągnąć. Tu jest zdumiewająca i aktywność, i to, że ta aktywność w sposób żywiołowy układała się w taki sposób, że nie komplikowano sobie działań nawzajem, ale właśnie porozumiewano się i państwo budowało się, jeśli tak można powiedzieć, od dołu. Przydałoby się jakieś szersze tło porównawcze, żeby powiedzieć, czy w Polsce było lepiej, czy gorzej niż w innych krajach. Nie za bardzo możemy to zrobić. Można powiedzieć, że nie tylko Polska odzyskała niepodległość po I wojnie światowej. To był
łańcuch krajów pomiędzy Niemcami, a historycznie rzecz biorąc Rosją. Ale wśród tych krajów, które odzyskały niepodległość, Polska była największym organizmem państwowym i skala trudności, które były tutaj do pokonania, była w związku z tym największa. Większym od Polski państwom, organizmom państwowym nie udało się zaistnieć. Potencjalnie Ukraina mogła być takim państwem, ale jej się nie udało w dużej mierze za sprawą słabości elit, za sprawą tego, że się ukonstytuowało nie jedno, ale dwa organizmy państwowe, a jak się zorganizowały wewnętrznie, o tym długo można powiedzieć. Panie Panie, pan profesor w związku z tą nieszczęsnymi wyborami robionymi przez socjalistów. Ja powiem w ten sposób. Moraczewski, który był socjalistą i na swój sposób firmowy był na czele rządu, on w swoim liście z 21 grudnia 2018 roku, do żony zresztą, nic nie można podejrzewać, że zmyślał, pisał, że ustąpią przy najbliższej okazji. Przede wszystkim właśnie dlatego, żeby mógł przeprowadzać wybory rządu reprezentujący cały naród. Więc to nie było tak, że oni mieli tutaj zamysł, żeby dokonać jakiejś manipulacji wyborczej. Także, no, panie profesorze, nie można, nie było czegoś takiego i koniec. Nie ma co tutaj się do tym wciskać. Jeśli można dodać jeszcze, drodzy państwo, chciałbym się tak jeszcze dorzucić parę słów do tego, co pan profesor Suleja wspominał o tym, że to jednak był taki proces i to co najmniej od 17 roku kształtowania się jakichś struktur państwowych, choćby Sąd Najwyższy 1 września 1917, dopiero co mieliśmy rocznicę Stanisława Poniatowskiego, a po pierwsze prezes Sądu Najwyższego, no to były rzeczy, które no już zapowiadały powstanie państwa polskiego. I tymczasowa Rada Stanu, i później Rada Regencyjna również, chociaż były tak przez wszystkie, nazwijmy to, środowiska patriotyczne obkładane niechęcią na członków Rady Regencyjnej, pluto na ulicy przecież w ogóle, no różnie tam ludzie się zachowywali w stosunku do nich, chociaż książę Lubomirski potrafił dowcipać z tego, z różnych sytuacji wyjść. No ale trzeba to też podkreślić i powiedzieć, że to wyznaczanie 11 listopada jedynie jako daty obchodzenia święta niepodległości się jakoś tam musiało się to pojawić i coś wyznaczyć. No, gdzieś coś musieliśmy znaleźć, prawda? Ale patrząc chociażby na to wszystko, co się działo, mówimy o rządzie Moraczewskiego, no moim zdaniem to co najmniej trzeba by mówić właśnie wrzesień, październik, już to wszystko, co się dzieje, to właściwie w takiej perspektywie to opowiadać. Druga rzecz, o której chciałem napomknąć, to o takim w ogóle znaczeniu słowa rząd. W ogóle tym, co to znaczy, że się ma rząd. W sensie i to zwróconym takim w stronę Polaków w ogóle, ale też i na zewnątrz, w sensie takim propagandowo-politycznym, że to wszystko, co w 14 roku jeszcze przecież Piłsudski robił, te obwieszczenia, ulotki o tym, że oto ruszamy do powstania, już jest rząd narodowy, ten blef, prawda, pokazywało jak bardzo, tak, jak bardzo to było potrzebne, żebyśmy poczuli, że jest rząd. I w tym sensie to szybkie i jednak sprawne, bo w tym całym bałaganie, który był, to było sprawne, to było szybko, to było złapane i ten rząd powstał. I samo to, że powstał, że był bardzo szybko, to był wielki sukces. Nawet jeżeli ten rząd nie był jeszcze uznawany, jeżeli budził różnego rodzaju wątpliwości, był faktycznie rządem socjalistycznym, w związku z czym w dużej mierze złagodzony tym Moraczewskim, który był bardziej do zaakceptowania, co też było przecież takim aktem ewidentnie, no właśnie, koncyliacyjnym, tak? To znaczy wymieniamy Daszyńskiego na kogoś, kto będzie bardziej do strawienia, tak to powiedzmy. Ale najważniejsze, że ten rząd istnieje. Więc w
te sprawy myślę też są ważne, plus takie poczucie, że my się państwowości musimy nauczyć po prostu. I że musimy się trochę wychować w tej państwowości sami. Stąd mam wrażenie, że ten brak reakcji silnej na zamach Jędrzejczyka, to też w ramach tego takiego myślenia o tym, że ta państwowość to jest coś, czego trzeba się nauczyć i tyle, i się nią cieszyć, a to jest bardzo trudne. Ten moment, w którym Sejm Ustawodawczy ma zacząć pracę 10 lutego pierwsze posiedzenie, 9 lutego przepiękna msza w katedrze świętego Jana, przepiękne, przecież to kazanie, godzinne kazanie wygłosił arcybiskup Teodorowicz z Lwowa, przepiękne, godzinne, takie właśnie kazanie o tym, jakie są wasze obowiązki, to znaczy jaka wizja dalej przed nami, kim powinniście być, jak to wszystko, co to znaczy być Polakiem, coś pięknego. Później następuje to otwarcie Sejmu, które też jest bardzo uroczyste, piękna, przynajmniej Piłsudski przepięknie mówi, ale później, 4 dni później, już jest pierwsza praktyka tego Sejmu. I w trakcie tego posiedzenia, 14 lutego, i wychodzi to, a to Polska właśnie, bo okazuje się, że Sejm nie jest w stanie w łatwy sposób władz tego Sejmu, marszałka wybrać. Pojawiają się krzyki, wrzaski, zdrada, zdrajca, po moim trupie i tak dalej. Te marzenia natychmiast się ścierają z rzeczywistością. I teraz, czyli ta rzeczywistość taka była, tak? Taka ta Polska była, to w związku z czym to było niezwykle trudne zadanie, tworzenie tych podstaw polskiej państwowości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Tomasz nieco wybiegł moje ostatnie pytanie. Ubiegł tę moją ochotę do zadania pytania w związku z efektem wyborów i właśnie tym pierwszym uroczystym posiedzeniem Sejmu Ustawodawczego. Ale wróćmy jeszcze na moment do tego Sejmu Ustawodawczego, panie Tomku. Bo rzeczywiście z jednej strony mamy wielkie, piękne uroczystości, można powiedzieć, że podniosła atmosfera i naród przeżywa coś, co można nazwać takim zwieńczeniem autentycznego sukcesu. To znaczy Polska jest odrodzona. To poczucie, które wówczas w sposób pełny po raz pierwszy zostało odczuwane. Jesteśmy przywiązani do tej daty 11 listopada jako daty odzyskania niepodległości, ale jeżeli byśmy gdzieś szukali tej daty, która może być znakiem uświadomienia sobie odzyskania niepodległości, to nie wiem, czy nie bylibyśmy bardziej skłonni widzieć to gdzieś w okolicach bardziej tej daty 10 lutego. Ja mówię o powszechności. I teraz za tym idące pytanie, to znaczy to była taka droga od 11 listopada 1918 roku, gdzie elity, zarówno rozumiane, tak jak pan profesor Suleja to mówił, że mamy tych dwóch wielkich, którzy w jakiejś mierze widzą horyzontem swoim dużo lepiej i dużo więcej, ale jednocześnie na szczęście mamy bardzo dużo tych polskich patriotów w wielu miejscach na tej mapie tworzącej się Polski, co powoduje, że nie jesteśmy narodem niejako uwiązanym do jakichś dwóch jednostek, tylko jesteśmy autentycznym narodem, to znaczy wspólnotą, która wie, czego chce. To zresztą daje powód do udzielenia sobie odpowiedzi, jaka jest różnica między Polakami przełomu XVIII-XIX wieku, a innymi narodami, no szczególnie takim jak ukraiński, któremu nie powiódł się ten zamysł utworzenia własnego państwa. To znaczy my jesteśmy jednak wewnętrznie skonstruowani pełni jako naród. To oczywiście zostanie pokazane przez samych Polaków najwyraźniej w Bitwie Warszawskiej 20 roku, gdzie się okaże, że
w sposób jednoznaczny, poza marginaliami, Polacy będą chcieli obronić tą państwowość, czyli będą uznawali to za wartość, a nie za coś, co ktoś im nadał z zewnątrz, prawda? Ta wspólnotowość narodu zostanie tam niejako potwierdzona. Ale czy zgodzilibyście państwo, panowie, na taki zabieg, żeby spróbować właśnie określić ten stan świadomości narodu w tym biegu bardzo takim szybko dziejących się spraw między 11 listopada a tym 10 lutego 1919 roku, tą ceremonią, tym pięknym kazaniem arcybiskupa Józefa Teodorowicza, przypomnijmy, arcybiskupa lwowskiego, obrządku ormiańskiego, w tym roku jest 650. rocznica wydania przez króla Kazimierza Wielkiego dokumentu nadającego uprawnienia biskupowi Grzegorzowi osadzenia późniejszego arcybiskupstwa na terenie Lwowa i wzięcie w jurysdykcję Ormian przez tegoż właśnie biskupa, to rozpoczyna czas samorządnego funkcjonowania Ormian w Polsce i mamy ten 10 luty 1919 roku i wielki polski patriota, arcybiskup ormiański Józef Teodorowicz wygłasza kazanie o narodzie polskim. Kim my jesteśmy jako Polacy? Coś, co jest podwójnie niezwykłe, że robi to Ormianin, który jest oczywiście Polakiem, polskim patriotą, jest niewątpliwie przedstawicielem także wyrażającym opinię kościoła ówczesnego katolickiego. On nie jest osobą prywatną, tylko jest częścią Episkopatu Polski. Ma to olbrzymi wyraz, taki właśnie wspólnotowy, to co się wówczas dzieje. I chociaż pan Tomasz ma oczywiście rację, że za chwilę zaczną się już te spory codzienności politycznej, które są też oczywiste, no tak musiało być. Dla mnie bardzo istotnym takim, to jest zupełnie na marginesie, takim ciekawym fragmentem życia Romana Dmowskiego był późniejszy już po jego powrocie do kraju taki list, który on wysłał bodaj do swojego przyjaciela Bartoszewicza, gdzie on się zastanawia, dlaczego to on tak naprawdę nie uczestniczy i nie rządzi w tym rozumieniu rządów demokratycznych, które wówczas są naznaczone taką codzienną rywalizacją, takim codziennym sporem, czy to w parlamencie, czy to w rządach. No i odpowiada Bartoszewiczowi, że no ja to chyba jednak jestem, ja teraz nie mówię tego dosłownie, ale taki jest sens tej wypowiedzi Dmowskiego, że ja to chyba jednak jestem od większych projektów, no tak między nami mówiąc, a nie tak od takiej codziennej rąbaniny politycznej. Chciałbyś policjantem. Tak, a chciałbym być policjantem, właśnie, policjantem, tak. No i chyba Dmowski miał rację, znaczy rzeczywiście było od większych projektów, na przykład odzyskanie niepodległości, a nie od tego, czy wiceminister będzie Kowalski czy Malinowski, no to nie jego wymiar sprawy. I wracając do tego pytania zasadniczego, margines zamykam, czy pokusilibyście się panowie o taką próbę zdefiniowania, co się tak naprawdę w narodzie polskim stało między tym 11 listopada 18 roku, a 10 lutego 1919 roku w narodzie polskim, który obserwuje pewną wielką dynamikę zdarzeń i czy możemy powiedzieć, że to jest pewna lekcja, która być może jest tą lekcją pod hasłem właśnie rzeczywiście jesteśmy świadkami i bohaterami zjawiska. Po 123 latach odzyskaliśmy niepodległość. Jak mocno to było zauważone przez ówczesnych Polaków? To jest nadzwyczaj trudne, proszę Państwa, pytanie i ten krótki horyzont czasowy, o którym pan profesor tutaj mówił, listopad, luty jest za krótkim horyzontem. Ja bym powiedział w taki sposób, że zacząłbym od momentu wybuchu wojny, jeśli można to tutaj pozwolić. Od momentu wybuchu wojny, gdzie przed jej wybuchem w zasadzie można byłoby, no może nie na palcach jednej ręki, ale w jednostkach liczyć tych, którzy wierzyli, że Polska na mapę Europy wróci.
tak realnie patrząc, bo patrzymy na dzienniki wielkich polityków, zwykłych ludzi, to jest political fiction zupełnie, marzenie polityczne. I to się zmienia już w czasie wojny. Wojna pokazuje, że warto mieć własne państwo, warto do niego wrócić. Niemcy uczą tego w Kaliszu, Soldateska Austriacka uczy tego w Galicji, Rosjanie paląc przy wycofywaniu się, zostawiając martwe pola i tak dalej, i tak dalej. To jest taka bardzo dramatyczna edukacja, ale ona następowała. I następuje jednocześnie coraz większy przyrost tego przekonania, że wojna dla nas może się pozytywnie skończyć. I wtedy, kiedy jest listopad, kiedy jest ta swoista euforia, ona jest w różny sposób przywoływana, przytaczana, to widać bardzo wyraźnie, że my wyszli. Jesteśmy na swoim. I to przekłada się też na działania zwykłych ludzi. Bo jeżeli patrzymy, no znów są konflikty. Jest konflikt do Lwów. Jest potem powstanie wielkopolskie, które no, akurat się na Śląsk nie przeniosła, przecież tam też powstania były. Więc ta wola przekłada się również na działania czynne, na działania praktyczne. Natomiast wracając do tego zasadniczego wątku, tu mamy do czynienia z takim zagospodarowaniem sytuacji symbolicznej, przynajmniej w moim wymiarze. Bo rzeczywiście jest rząd, bardzo ważna rzecz, o której tutaj pan redaktor mówił, rząd, który się staje tym rządem takim powszechnie niejako uznanym, rządem reprezentującym właściwie wszystkie polityczne siły, czy ponadpartyjnym. I jest to, co jest wyrazem suwerennej woli z tej społeczności. Jest Sejm, który rzeczywiście będzie stanowił o naszych prawach, naszych obowiązkach, o tym wszystkim, co nas tutaj czeka. Tworzy się jednocześnie armia. Ta armia już też wchodzi do walki. Jeszcze sobie z agresją czeską nie radzimy w 19 roku, ale już bolszewicy pierwsze lanie w lutym dostają. Więc to wszystko się razem musi być postrzegane. Bo to jest rzeczywiście, to się działo. I był ten przyrost. I faktycznie rok 20 to jest ta swoista kumulacja. To jest wyrażenie bardzo silnej woli, że my tu jesteśmy, my tu zostaniemy. Ja się zgodzę, że pytanie jest trudne i że horyzont powinien być szerszy. Zacząć by chyba trzeba od poziomu biedy, który był taki, że sobie go dzisiaj nie potrafimy wyobrazić. Bo okupacja niemiecka była dominująca, głównie poprzez rekwizycję. Tak jak się szacuje na obszarze Królestwa Polskiego i części Polski, no ale istotnej, było wówczas około 1,5 miliona bezrobotnych, w każdym razie bardzo nieznaczny odsetek, także 10 albo mniej, robotników zatrudnionych w roku 1914 mógł liczyć na pracę. Jeżeli by porównać poziom życia w Polsce i w Rosji, kiedy dokonywał się przewrót w ciągu roku 17, dwa przewroty, najpierw marcowy, później listopadowy, to w Rosji o wiele lepiej się żyło i kłopotów z zaopatrzeniem było mniej. To, że Polska przetrwała przez rok 1919 w dużej mierze zawdzięczała dostawom zboża ze Stanów Zjednoczonych prowadzonym przez instytucje charytatywne. Ja mówię o tym dlatego, że istotny jest tu pewien mechanizm, który zadziałał zupełnie inaczej niż w Rosji, ale mogło to też wiązać się po prostu z tym, że poziom biedy był taki, że wykluczał już myślenie o przebudowie świata, natomiast silniejsza była wola doprowadzenia do normalizacji stosunków i przywrócenia tego, co ludzie pamiętali sprzed wojny. No tylko oczywiście w lepszym wydaniu, bo państwo byłoby swoje. Ale nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak liczny był krąg środowisk, które rzeczywiście w sposób świadomy mogły uczestniczyć w tym, co się działo jesienią 1918 roku. Zgoda co do tego, że to było zjawisko narastające. Natomiast no nie mogę w tym miejscu nie przywołać relacji Wincentego Witosa, który zaocznie zapisany w skład rządu lubelskiego, kiedy tam jechał, spóźnił się zresztą, to po drodze spotkał się z takim szturem furmanek,
uciekających w kierunku przeciwnym, na łeb, na szyję, a zapytany, co się dzieje, dowiedział się, że w Lublinie Polacy wywieźli czerwone chorągwie, obwołali króla, na pewno wojna jakaś będzie. I to był, tak, i to był ten poziom świadomości, biorąc pod uwagę strukturę społeczną ówczesnej Polski, sporo powyżej 60% obywateli obdarzonych prawem wyborczym, którzy w styczniu 1919 roku mieli oddać głosy do urn i zadecydować o tym, jaka ta Polska będzie. Jeżeli się z takiej perspektywy patrzy na to, co się działo, to można mówić o czucie niepodległości, ponieważ ci ludzie ogólnie rzecz biorąc oddali swoje głosy w sposób rozsądny. Ja chcę też powiedzieć, i to jest też świadectwo wielkości tamtych elit, że nie miano złudzeń co do tego, z czym się trzeba liczyć, i w związku z tym poruszali się, jeśli idzie o politykę społeczną, z niesłychanym rozsądkiem i rozwagą. W jednej materii nie było kompromisu, to znaczy w sferze symboli, bo Rzeczpospolita Polska przystąpiła do usuwania pomników Najjaśniejszych Panów wszędzie, gdzie taki pomnik stał. Natomiast ustalając na przykład normy dotyczące opieki emerytalnej, czasu pracy, całkowicie zlekceważono głosy ekonomistów wskazujących na konsekwencje aplikowania sobie reform społecznych przez państwo, którego przemysł jest w ruinie, a będzie musiał stawić czoła konkurencji zagranicznej. Gdyby w Polsce wówczas dopuszczono do głosów ekonomistów i kazano im politykę społeczną ustawić, jest wysoce prawdopodobne, że doprowadziliby do napięć i katastrofy. Państwo poszło w zupełnie przeciwnym kierunku, decydując się kosztem dodrukowywania pieniędzy na politykę, której sens sprowadzał się do tego, aby ludzie odzyskaną niepodległość widzieli jako bliską sobie. Na przykład ustawa o ochronie lokatorów, zabraniająca eksmisji. Także w sytuacji, kiedy właściciel mieszkania w ogóle nie otrzymuje pieniędzy za czynsz. I to był cały łańcuch ustaw sejmowych, aktów prawnych, które postrzegane były przez prawicę jako demagogiczne i niesłuszne, ale kierowana poczuciem odpowiedzialności, prawica, chociaż miała w Sejmie, o czym mówił profesor Żarny, silną pozycję, nie podjęła zdeterminowanej walki, aby zablokować przyjmowanie tych ustaw, ponieważ zdawano sobie sprawę z ryzyka, jakie mogłoby to za sobą pociągnąć. Także tu można mówić o takiej woli okazanej przez elity budowania dla państwa tworzonego mozolnie zaplecza społecznego, co dało swoje owoce rzeczywiście w roku 1920. Panie Tomaszu. Tak, to ciekawe, te wszystkie rzeczy z tymi z tym, co natychmiast wprowadzane jest, zresztą godzinnym dniem pracy, związki zawodowe i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tak, wsłuchując się w pytanie pana profesora, myślę sobie tak, że w tym, co nas łączyło tam w tym momencie, patrząc chociażby na ten 9-10 lutego, to było coś, co można by nazwać memem polskim. Memem w sensie kodu kulturowego i genetycznego, takiego genu kulturowego, pamięci kulturowej, pamięci o dawnej Polsce. To znaczy ta pamięć przecież przez te 123 lata nie tylko nie zginęła, ale była pielęgnowana. Ta pamięć o dawnej, pięknej Polsce. Chociaż tak się różniliśmy sposobami, drogami. To znaczy ten cel, czyli ta pamięć umysłu i serca po obu stronach barykady był. To było po pierwsze coś, co łączyło. W momencie, kiedy śpiewano właśnie, jak była ta przepiękna msza, to przecież na koniec tej mszy zaśpiewano Boże coś Polskę. Tę samą pieśń, którą
w 1860 roku przed kościołem karmelitańskim należnie zaśpiewano po raz pierwszy w tej nowej wersji, była tą pieśnią, no, która później z kolejnymi ruchami powstańczymi szła, do tej pory przecież jest śpiewana. I choćby ten moment, w którym Polacy wszyscy stają i tu łza się pojawia wokół wtedy, to to jest ten moment, który nas łączy. I to było coś w ogóle niezbędnego i było. Nawet porównując do Ukrainy, która próbowała budować swoją państwowość, ale właśnie nie mając tak silnie zbudowanego tego kodu pamięci dawnej państwowości. I to jest pierwsze, co wydaje się łączy. Druga sprawa, to i tu dam przykład państwa Karolingów. Mianowicie, olbrzymie państwo, przecież tak różnorodne też kulturowo wewnątrz. Olbrzymie państwo, które łączyły tak naprawdę dwie rzeczy. Jedna rzecz to wartości chrześcijańskie, czy chrześcijaństwo w ogóle. I to jakoś można odnieść do ogólnie uznanego zbioru wartości polskich, na które wszyscy się godziliśmy, bo ten zbiór wspólny jednak. I druga sprawa to było prawo. Prawo. W związku z czym chwila, w którym to państwo buduje się z kolejnych niezbędnych elementów, wojsko, które właściwie przez całą wojnę jest tym nośnikiem państwowości, później natychmiast budowane po to, żeby dalej było tym nośnikiem państwowości, różne instytucje, ten system wartości, ale Sejm, który się nagle powołuje, to jest ta chwila, w której my Polacy zaczynamy ustanawiać swoje polskie prawo. I to ustanawianie prawa było też takim tą chwilą, dlatego się zgadzam z tym, że być może trzeba by czcić ten luty właśnie, styczeń luty, czyli ten Sejm też, albo bardzo mocno to podkreślać, że to jest chwila, w której rzeczywiście państwo polskie powstaje, nawet jeżeli ciągle jeszcze trwają przez chwilę spory graniczne, czy przez parę lat wojny, powstania i tak dalej. Jeszcze przed nami długa droga, żeby ta państwowość się, żeby to już rzeczywiście była ta druga RP, ale państwo jako państwo w tym momencie już istnieje, mamy rząd, armię, mamy Sejm, który ustanawia prawa. Tak, bardzo dziękuję, szanowni panowie, za te głosy, panu Tomkowi szczególnie za ostatnie zdanie, bo jestem także zwolennikiem, by data 10 lutego stanowiła tę datę upamiętniającą nasze dojrzewanie w poczuciu tego uzyskanego sukcesu, jakim była Polska odrodzona, a więc już mamy wojsko, już mamy rząd, już mamy parlament, już mamy prawo, czyli ten dokument, który jawi się nam jako tak zwana mała konstytucja porządkująca te władze naczelne państwa polskiego, jest w związku z tym taka stabilizacja istniejącego dobra, które teraz będziemy poszerzać, walcząc o słuszne granice, te granice, które już w 17 roku widział Dmowski, przedstawiając memoriały stronie brytyjskiej i francuskiej. Szanowni państwo, teraz kolej na drugą stronę. Proszę popracować i pozadawać mądre pytania, kierując je do naszych gości. Głupich nie można. Także bardzo proszę, jest jeszcze jeden mikrofon zapewne, jeżeli ktoś chciałby się wypowiedzieć, dopowiedzieć, ewentualnie dać świadectwo, że wielbi Piłsudskiego albo wielbi Dmowskiego, to bardzo zapraszam. Albo obydwu naraz, tak. Witam serdecznie, Stefan Lewandowski, historyk. No ja jestem akurat zwolennikiem polityki Marszałka Piłsudskiego, chociaż jak zawsze podkreślam przy obecności szczególnie profesora Doryna, że oczywiście tutaj Romana Dmowskiego bardzo cenię jako polityka.
wspólnego pisarza politycznego. Otóż ja nie będę poprzednich spotkań z tego cyklu, bo dzisiaj rozumiem, że głównie o rządzie Mraczewskiego rozmawialiśmy, ale tutaj właśnie nawiążę do pytania profesora Żaryna, mianowicie, czy prowokacji, profesor nazwą, mianowicie taką tezę tutaj wysnułem, czy hipotezę, że wojsko nie miało jakiegoś znaczenia, choć polskie wojsko, czy polskie formacje wojskowe ówcześnie nie miały jakiegoś większego znaczenia na wybicie się na niepodległość Polski. Otóż tutaj też zadam pytanie prowokacyjne lub nie. Bitwa pod Kostrzychnówką. Wielu historyków zgadza się z tym, że to właśnie to była ta bitwa. Trzy formacje legionowe, trzy brygady legionów polskich, w tym te dwie, pierwsza i trzecia, które się uważa, no pierwsza na pewno, bo trzecią też się uważa jednak za tą propisurczykowską, druga bardziej pronarodową, proendecką, nazwijmy to, chociaż to wiadomo, że NDC się później formowało, chociaż w tej brygadzie też było dużo osób, którzy później wspominali, które później wspominały, że nie dążyły do Piłsudskiego, tak jak później w II wojnie światowej, pan Wesoł też niektórzy nie zdążyli. W każdym razie teraz tak właśnie. I po tym, po bitwie pod Kostrzychnówką, akt 5 listopada. Pierwszy raz na forum międzynarodowym mówiono o niepodległym bycie państwowym, polskim bycie państwowym. Tutaj pytanie właśnie, czy jednak ta przelana Polska, krew Wojska Polskiego, czy tych jednostek wojskowych polskich jednak nie odegrała jakiejś roli. Więc to jest takie pierwsze pytanie. A drugie pytanie o przewrocie, który dzisiaj też, tym pierwszym przewrocie, czy pierwszym zamachu stanu, o którym też wspominaliśmy. Pytanie, to też była taka teza, że nie byli rzeczywiście, na sztandarach nie mieli wypisanego nazwiska Romana Dmowskiego, ale też tutaj panowie zgodnie przyznali, że jednak sympatia była, już wiemy, że była. I teraz znowu pytanie. To będzie już bardziej gdybanie, no to wiadomo, jesteśmy historykami, więc nie możemy gdybać, ale tutaj parę razy takie też padły pytania. Czy po udanym zamachu, gdyby się nagle coś takiego wydarzyło w styczniu 2019 roku, znaczy inaczej, kogo by wtedy właśnie obsadzono na czele nowego rządu? Czy nie Romana Dmowskiego właśnie? To są takie to też te dwa pytania, które panów kieruję. Dziękuję bardzo. Na pierwsze pytanie można odpowiedzieć. Ja rozumiem troszkę inaczej, jak powiedział pana profesora Żaryna, bo w globalnym takim rozrachunku ilość legionistów, no, to jest ponad 40 tysięcy ludzi, którzy w legionach się znajdą, 48. Nawet armia Hodera, jeżeli do tego dołożymy, to w bilansie tej globalnej rozgrywki to istotnie nie miało większego znaczenia. Miało to, proszę? Czy żadnego, bo to jest mniej więcej, jeżeli liczba się przemnoży przez 1000, to będzie to ogólna liczba kombatantów. No tak, tak. No więc to w takiej proporcji jak 1 do 1000, z pewną poprawką na to, że legioniści byli wojskiem ochotniczym o silnych motywacjach, więc można byłoby tę liczbę trochę powiększyć, ale nie, to są tysiące przeciw milionom. Tak, natomiast kontynuując ten wątek, z punktu widzenia losów Polski, z punktu widzenia przekonania społeczeństwa do tego, że wojsko własne jest wartością, to było bezcenne. I to nie tylko kwestia Kostrzychnówki, bo to można znacznie szerzej, choćby było w czubka zacząć. I potem ten cały wysiłek jeszcze związany z wyodrębnianiem się z rosyjskiej armii, polskich korpusów, to wszystko ma potem przełożenie na to, co się dzieje po listopadzie 18 roku. To są realne kadry. To są ludzie, którzy mają pojęcie, są ideowi i potrafią z tą wojną coś zrobić. Więc z tego punktu widzenia to sprawa też jest bezdyskusyjna. Była to olbrzymia wartość, która też została mądrze zagospodarowana. Ja też mam, proszę bardzo. Mam jednak odmienne zdanie, to znaczy uważam, że ta karta legionowa była niezmiernie istotna, natomiast nie, może tu się zgodzę, nie była istotna w sensie strategicznym. To znaczy nie była istotna, byśmy mieli tymi siłami rozgrywać jakiekolwiek większe operacje. Natomiast była istotna z punktu widzenia, powiem brzydko, mięsa armatniku. To znaczy przecież te wszystkie rozgrywki
o to, czy taka, to, że mamy tę kartę legionową, że i Austriakom, i Niemcom zależało na tym, żeby mieć polskiego żołnierza na froncie, to była niezwykle istotnym elementem nacisku na państwa centralne, żeby kolejne jakby te stopnie zdobywać. I aktu 5 listopada, ma pan rację, przecież nie byłoby, gdyby nie wysiłek legionowy. Dobrze, dobrze. Popolemizujmy ze sobą. Znaczy, popolemizujmy ze sobą, tak. Proszę państwa, ja daleki jestem od niedocenienia znaczenia legionistów. Gdyby Piłsudski nie zebrał wokół siebie grona młodych ludzi, którzy mu ślepo wierzyli, Polska odrodzona nie miałaby później kadr administracji, a także wojska w pierwszych decydujących miesiącach i latach. To byli ludzie, którzy odegrali wielką rolę, ale naprawdę odegrali tę rolę nie w okopach, tylko potem, a to, czego dokonali w okopach, było ważne w kontekście późniejszych starań o zapewnienie państwu stabilności wewnętrznej. I to jest istotne. Jeśli idzie natomiast o taki wymiar wojskowy działań, tu bitwa pod Kostiuchnówką była na pewno czymś spektakularnym, no to tak, można powiedzieć, że wojskowi niemieccy byli pod wrażeniem tego, co widzieli. Wyobrażali sobie, że byłoby dobrze mieć więcej żołnierza o takich walorach. I niewątpliwie mogli się tym kierować, podejmując decyzję o koncesjach politycznych, czego wyrazem był akt 5 listopada. Ale sądzę, że nie możemy tutaj popadać w przesadę z tego powodu, że akt 5 listopada nie był izolowaną decyzją, w której Niemcy obdarzyliby Polaków i tylko ich szczególnymi względami, dając im możliwość budowy pod własnym zwierzchnictwem państwa. To był łańcuch bardzo podobnych do siebie regulacji, które objęły cały obszar niemieckiej okupacji. W pewnym momencie zresztą niemieckim ulubieńcem, kwestią, na którą postawili, była kwestia ukraińska, a nie kwestia polska. Ja nie muszę przypominać o ich politykę, o polityce niemieckiej wobec rewolucji rosyjskiej, na którą wpłynęli aktywnie, przerzucając na drugą stronę garstkę rewolucjonistów, z którymi wiązali nadzieję na zakończenie wojny. Sami Niemcy nazywali swoją politykę polityką rewolucjonizującą czy rewolucyjną. I to były różne narzędzia w postaci irredenty narodowej, czy kontrolowanej, i irredenty społecznej. To, co miało miejsce 5 listopada, było elementem szerszego łańcucha poczynań. Utrzymywanie, że to akurat bitwa pod Kostiuchnówką i do tego pchnęła, choć zapewne jakąś rolę mogło odegrać, ale przypisywanie jej znaczenia nadmiernego jest jednak interpretacją z dziedziny mitologii i nie powinniśmy iść, jak sądzę, tak daleko. Natomiast jeśli idzie o to drugie pytanie, to zgadzam tu się z profesorem Sudeją, że nie możemy odpowiedzieć, kogo by zamachowcy powołali na wodza, no ale przypomnę, Janusz Ajtis był legionistą, chociaż zbuntowany, także to był spór rodziny. No. Jeśli państwo pozwolą, to ja też próbuję odpowiedzieć na te pytania, wyłączając się z funkcji prowadzącego na ten moment, bo ja mam jeszcze, jeśli chodzi o pytanie pierwsze, mam jeszcze jedną wątpliwość, to znaczy z jednej strony ten wysiłek polski zbrojny, na przykład
przykład legionistów. Jest oczywiście bardzo ważne, zaraz powiem z jakiej perspektywy, ale no, mam podstawowy problem. Mianowicie oni walczyli po złej stronie. To znaczy po stronie, która słusznie przegrała wojnę. Ja mam wyraźną wątpliwość, czy w ogóle Polska by powstała, gdyby Niemcy wygrali wojnę. Otóż w tym, co mówił profesor Krzysztof Kawalec, czyli w projekcie Mitu Europy, miejsce Polski wyznaczone przez Niemców to jest miejsce między Kaliszem a Chełmnem. Nie wiadomo, czy między czystymi dwoma miastami. A zatem można powiedzieć, że to jest na pewno nie Polska niepodległa i na pewno nie Polska polskich marzeń. I jakbyś strasznie chcieć tak być logicznym do wycieńczenia organizmu, no to ci biedni legioniści walczyli o taką Polskę. I teraz problem polega na tym, że rzecz jasna obok jakby tego myślenia w kategoriach rzeczywistości pierwszowojennej, no to nie ma innego werdyktu. No taka jest prawda. Jeżeli by wygrali Niemcy, to taka by była Polska. Natomiast na szczęście nie wygrali Niemcy, czyli naprawdę nie było zasługi wspaniałego rotmistrza Dunin Wąsowicza, który zginął szarżując na Rokitnę Larańczą, bo właśnie zginął po tamtej stronie austriackiej będąc, prawda? Ale honorujemy go, honorujemy legionistów, dlatego moim zdaniem, i to warto sobie uzmysłowić, że tak jak powiedział na jednym z pierwszych zdań profesor Włodzimierz Suleja, mianowicie to jest zaczyn suwerenności. To znaczy w odróżnieniu od tych setek tysięcy Polaków, którzy walczą w tym samym czasie w wojsku niemieckim, austriackim, rosyjskim, bo nie ma państwa polskiego, więc oni muszą walczyć pod obcymi sztandarami w 100%, to legioniści, brygady, Legion Płaskiego, Bajęczycy już są w 14 roku na etapie samouświadomienia sobie, że walczą o Polskę, mimo że jej nie ma. I nawet jeżeli to pierwsze zdanie, które wypowiedziałem, moim zdaniem były słuszne i prawdziwe, to z tej perspektywy budowania pewnej suwerenności wewnętrznej wśród Polaków, to oni stanowią w gruncie rzeczy ten zaczyn suwerenności narodu. I potem na przykład, jak Piłsudski jest sprawcą kryzysu przysięgowego w 17 roku, to w gruncie rzeczy on się pyta o to, kim wy jesteście. Czy jesteście wojskiem niemieckim, austriackim, czy jesteście wojskiem polskim? A no i ci, którzy byli od początku polskim, odpowiadają, tak, jesteśmy wojskiem polskim i dlatego idziemy za tobą. Więc z tej perspektywy patrząc, oczywiście miało to głęboki sens samo świadomości, że mimo, że w czasie I wojny światowej nie ma państwa polskiego, to nie służymy pod obcymi berłami. I tylko nieliczni się na to zdecydowali w tej konfiguracji pierwszowojennej. Natomiast zgadzam się z profesorem Kawalcem, że moim zdaniem należy to do głębokiej mitologii, i to na dodatek mitologii potem podtrzymywanej i tworzonej przez obóz piłsudczykowski, że istniały jakieś związki przyczynowo-skutkowe między wydarzeniami marginalnymi, a wydarzeniami ogólnopolskimi. Tak samo jak takim mitem założycielskim była w ogóle kwestia powrotu Piłsudskiego z Magdeburga do Polski, do Warszawy. Też można się zastanawiać, w okresie II Rzeczpospolitej, czy wybór daty ostatecznej już po śmierci Józefa Piłsudskiego, daty 11 listopada jako daty odrodzenia państwa polskiego, nie było próbą wytworzenia pewnej mitologii dotyczącej odzyskania przez Polskę niepodległości. Takich mitów założycielskich, które nie mają nic wspólnego z logicznym myśleniem, za to są właśnie wpisywane w pewną strategię myślenia
polityczno-historycznego, będziemy mieli oczywiście w historii polskiej więcej. Natomiast jeśli chodzi o drugie pytanie, to zgadzam się zdecydowanie, że problem z zamachem Jana Schreitisa polega na tym, tak jak w jednym zdaniu można to powiedzieć, że Roman Moski i Komitet Narodowy Polski nie miał żadnego powodu, żeby uznawać, że to jest zamach wykonany na ich polecenie i zlecenie. W ogóle nie mieli z tym nic wspólnego, w sensie nie tylko obiektywnie faktograficznym, ale też środowiskowym w pewnym sensie, dlatego że w ogóle są, chociaż sami zamachowcy tak uważali, ale to, że oni tak uważali, to nie znaczy, że rzekomi beneficjenci chcieli do tego sprowokować. Także zjawisko tego zamachu trzeba widzieć w raczej wewnętrznej sytuacji krajowej, warszawskiej, która polega na tym, że jedni, czyli zamachowcy, chcą jakby wymusić na Piłsudskim decyzję odstępstwa od trzymania się rządu socjalistycznego, czyli pewnej lojalności partyjno-obozowej na rzecz utworzenia rządu centralnego ogólnopolskiego. Jakby zdenerwowani się, że przecież już wszyscy wiedzą, że powinien taki rząd powstać, a Piłsudski jeszcze go nie montuje. No to my mu pokażemy. Ja widzę tak ten zamach, a nie w kontekście tego, co można by nazwać jakimś sterowaniem przez czynnik zewnętrzny poza zamachowcami. Wszystko wskazuje na to, że panowie nie mieli żadnego impulsu zewnętrznego, tylko własne projekcje wewnętrzne, może i logiczne, ale nie sterowane żadnym czynnikiem zewnętrznym. Dosłownie jedno zdanie, które tłumaczy może zachowanie Piłsudskiego, mianowicie jeżeli pod jakimiś rządami dokonuje się próba zamachu wojskowego, nawet groteskowa i nieudana, to jest jednak znak, że z czymś sobie to żeby nie radzić. Proszę Państwa, może jeszcze, to nawet nie jest zasadzie, że jak się zada pytanie, to potem Państwo do głosu nie dogadają. Ale uzupełniając ten wątek militarny. Proszę Państwa, to ja tak zupełnie nie deprecjonował znaczenia tego typu starć jak Kostiuchnówka z jednego też i powodu. W czasie wojny już się mówiło. Być może w formie dowcipu, jeżeli na przykład sztabowcy niemieccy chcieli posiłków, to do Austriaków szedł taki przekaz. Przyszlijcie nam albo trzy pułki czeskie, albo kompanię legionów. Mniej więcej jest porównywalne, jeśli chodzi o te skargi. Odwołam się też jeszcze do takiego przykładu tej, powiedzmy, świadomości polskiej, suwerennej tego żołnierza. Po pierwsze, w 15 jeszcze roku w takiej, oni wydawali swoje pisemka, to był bardzo intelektualny żołnierz też, jest taka karykatura. Okopy z kielhałbami, gdzieś tam okopy rosyjskie, ci legionicy siedzą i mają rozkaz na wroga. I pytanie do dowódcy, którego? To nie boję, to znaczy, wtedy już. A notabene tak, gdyby Piłsudski dowodził tą brygadą, to by rokitny nie było. On by takiego idiotycznego rozkazu nie wydał. To jest rzecz następna. No to, tak jest, ale niestety Austriacy wydali rozkaz. Ale żołnierz polski spisał się ponad miarę. Kto jeszcze chciałby zabrać głos, to ja bardzo... Ja jeszcze chciałem też polemicznie, ale już nie... A nie, przepraszam, panie Tomku, nie. Przepraszam bardzo, jeszcze pan Tomek oczywiście. Tak, bo polemika, teraz widzę, im dalej bliżej końca, tym ciekawiej. Nie w sensie, tym goręcej. Jednak jeszcze słowo polemiczne chciałem dodać do tego. Mam głębokie przekonanie, że idea Piłsudskiego tworzenia Wojska Polskiego była właśnie ideą tworzenia Wojska Polskiego przede wszystkim kropka. Że wszystko co robił od samego początku, od Związków Strzeleckich, przez ulokowanie tego, bardzo można powiedzieć tak, jakby poprzez takie patrzenie instrumentalne na to, z kim i gdzie i którędy, na zimno, tam gdzie są najlepsze możliwości, chociażby przez prawo austriackie, tworzenia i związków strzeleckich i tak dalej.
A później przecież jest rodzaj konfliktu, czy między NKN-em a Piłsudskim. Jakie tak naprawdę ma być to wojsko? Czy ono ma być austriackie, czy ono ma być polskie? Czyż to jest jakby główna oś konfliktu wewnątrzregionowego, można powiedzieć, między Piłsudskim i NKN-em? Czyli Piłsudski, który robi wszystko, żeby to było rzeczywiście wojsko polskie, z tego, co rozumiemy przez te piękne słowa, wojsko polskie, we wszystkim, od ducha, sensu, ale nawet w sensie przy wyglądu mundurów i tak dalej. Czyli istnienie wojska polskiego, a nie jakiejś części, tak, a nie wojska, które będzie stanowiło jedynie mięso armatnie, które będzie wklejone w jakoś tam funkcjonujące w armii austriackiej. W związku z czym, no, choćby pod tym względem nie mogę się zgodzić. I druga sprawa dotyczy kryzysu przysięgowego. Mianowicie jednak jestem zdania, że Piłsudski przewidywał też taką możliwość w 12 roku, chociażby jak była wojna bałkańska, to już przecież opowiadał o tym, że wojna światowa może się potoczyć właśnie w taki, a nie inny sposób, że oto początkowo będą państwa centralne, Niemcy, Austria będą wygrywać, później ta szara przechyli się na drugą stronę. Przecież o tym wspominał, a sam kryzys przysięgowy, no przecież też jest w chwili, kiedy już i Amerykanie przystąpili do wojny, już jakby czuć, wiadomo, oczywiście, już widać, co się dzieje. W związku z czym myślę, że to, co się stało, jeśli chodzi o kryzys przysięgowy, to nie tylko ten wymiar, powiedział, symboliczny, dotyczący odpowiedzi, kim jesteśmy, bo myślę, że oni wszyscy tak naprawdę wiedzieli, to znaczy już dawno sobie tą odpowiedź jakoś tam mieli, jesteśmy Polakami oczywiście, ale że to jednak miało wymiar polityczny, a nawet gdyby, i pewnie strategiczny, a nawet gdyby się przyczepić do samej treści przecież tej przysięgi, która wcale nie była taka... No bo lepsza niż ta... No, oczywiście, że w 14 roku już i wtedy nie było problemu, tak? A tutaj nagle jednak problem się pojawił w przysiędze, która tak naprawdę braterstwo broni, tam nie, w sumie nie było takich żadnych sformułowań, no właśnie, żeby ona w sensie wymiarze no, czysto symbolicznym jakimś kłopotem. Jasne, że kryzys przysięgowy był aktem politycznym, co do tego nie ma wątpliwości. Bardzo proszę o wypowiedź. Jak widać, pytania są inspirujące, więc mam nadzieję, że i to pytanie takim będzie i myślę, że równocześnie będziemy zmierzać ku końcowi naszego spotkania. To pytanie nie zostanie uznane za głupie, tylko może w konfrontacji do wypowiedzi zwłaszcza pana profesora Żarzyna. Zakładamy, że zakładając, że Cerat padł sam z własnej tam niemocy, Kierencki się jednak utrzymał, nie ma postępu na froncie, jest cały czas tego. Lenin nie został wysłany przez Hindenburga z kasą i nie zrobił rewolty. I co dalej? Kończy się wojna. I jest Kierenski podczas traktatu wersalskiego, jest Paderewski z prezydentem Wilsonem. Jaka jest Polska? Tak, spróbujemy oczywiście ustosunkować się do tego pytania, choć rzecz jasna nie możemy podać odpowiedzi, bo nie wiemy, jakby było, gdyby było, ale może jeszcze ktoś ma ochotę zabrać głos. Widziałem tam jeszcze pana na samym końcu. To będzie ostatnia wypowiedź i potem prosiłbym panów o próbę podsumowania tego naszego dzisiejszego spotkania. Zbigniew Kowłowski, trwa wieczór urodzinowy, panowie wznoszą toasty. Robiło się słodko, czy wesoło, to nie wiem. I nie wiem też, czy są powody do takiej uśpionej wrażliwości naprawdę. Tak jak sami znakomici historycy, których czytam i podziwiam. I tu dzisiaj tak jest jakoś
że jest on po prostu rozczarowany. Chciałbym panu zapytać o coś takiego. Trudno i być może, że zaraz przeciwko mnie ktoś się obróci, ale warto by się nad tym zastanowić. Co by się stało, gdyby zwyciężyła koncepcja narodowej demokracji Irmowskiego? W jakim języku dziś prawdopodobnie byśmy rozmawiali? I drugie, gdyby nieszczęście niesamowite, raczej cud więcej niż może niż szczęście, że nie doszło do zwycięstwa białych w Rosji, że ten manewr chytry bardzo, niemiłosierny, ale przy sprzyjającym losie Piłsudskiego, że trzymał to natarcie na czerwonych. I drugie, chyba bardziej kłopotliwe i trudne, bo ja tego na przykład no po prostu nie rozumiem. Jak tylu patriotów mogło zapomnieć, gdzie przebiegają zwłaszcza granice na południu i na Śląsku? Dlaczego w programie tych ludzi nie było? Przecież powstanie wielkopolskie samodzielnie wybuchło, powstanie śląskie, powstania śląskie samodzielnie. Kto walczył o Mazury i o Warmię? Kto walczył o Pomorze? Dodałem trochę tego piołunu i chciałbym, żebyście jednak panowie nie wywoływali w nas takiego nastroju, że jest dobrze. Bo kończę pytaniem takim. Czy nie widzicie państwo panowie, czy nie widzicie podobieństwa do tej jakże takiej niby wspaniałej sytuacji wtedy, przed powstaniem Polski, a nawet po powstaniu, tak formalnie po powstaniu, do współczesnej sytuacji w Polsce. Przecież również wszyscy niby są dobrze i wszyscy za wszystkimi się żrą. Czy było za zasługi Korwanty dostał jakieś szczególne uznanie społeczne za to, co zrobił dla Śląska? I czy inni, no, wynosi się Dmowskiego, naprawdę szanuję tego człowieka, ale zalecam dokładną lekturę Polska, Niemcy, a Rosja. No i poznanie programu Narodowej Demokracji. No i rząd Laszyńskiego, czy to nie było na początku tej Polski, która się zaczęła tworzyć i te oddziały cywilne nawet, nie? Bo przyczyniały się do rozbrojenia na przykład Niemców w sposób zdecydowanie bardziej i wojskowy. To dlaczego ten człowiek nagle zaczyna tworzyć jakiś rząd socjalistyczny, dzisiaj byśmy powiedzieli komunistyczny? No? To nie było tak wesoło, jak panowie dzisiaj to przedstawiają. Dobrze, dziękujemy bardzo. Czujemy się sprowokowani tym szczególnie ostatnim pytaniem. A zatem bardzo proszę o ustosunkowanie się do tychże pytań, ale jednocześnie też o puentę dotyczącą tego, o czym żeśmy dzisiaj mówili, to znaczy tego czasu niezwykłego między listopadem 1918 rokiem a 10 lutym 1919. Co wtedy się tak naprawdę stało? Może to tak potraktujemy, dlatego że pan tutaj zgłosił cały szereg problemów, które też wymagają takiego mocnego, dyskusyjnego oświetlenia. I trudno jest to oczywiście historię alternatywną tworzyć, natomiast ja powiem w ten sposób, że jeśli chodzi o spojrzenie na orientacyjny spór, bo ten element się tutaj pojawi, to zawsze trzeba pamiętać o dwóch etapach. O tych cząstkowych etapach związanych z wyrwaniem najpierw w jednej orientacji Rosji tego, co się wyrwać da, i w drugim etapie tworzenia tej pełni Polski. I doprowadzenie sytuacji takiej w przypadku Dmowskiego, że ziemie polskie skupione są u jednego zaborcy i potem też idziemy na swoje. Ale jak powiadam, to są zupełnie inne znów elementy dyskusyjne. Natomiast chciałbym powiedzieć z dużą mocą, powiedzmy, że my nie mówiliśmy, że jest tak wesoło. Staraliśmy się pokazać i myślę, że to był tenor naszych wypowiedzi, że to był czas skrajnie trudny. Nieporównywalny do tego, co pochodziło w 1989 roku. Natomiast taki czas, który dzięki i odpowiednim i przywódcom, i elitom, i wreszcie społeczeństwu został w sposób niemal maksymalny wykorzystany. I myślę, że o tym przede wszystkim tutaj mówimy w różnej warstwie. Zagospodarowanie tej rzeczywistości na zasadzie budowy zrębów państwowości, tworzenia armii i wreszcie wejścia w tę sferę, która też nie jest bez znaczenia, nie jest bez znaczenia i dzisiaj, w sferę symboliczną, bo tak jak mówił pan Zorogawalec,
Dzisiaj toczy się dyskusja nawiązująca do współczesności. Rozebrać plac kultury czy nie? To była dyskusja, byłaby bezprzedmiotowa w okresie międzywojennym. Bo to nie byłoby rozcieranie szat, że trzeba coś burzyć, tylko mówiono, dlaczego tak wolno. Ja może zacznę od tego, co w historii jest podobno najciekawsze, to znaczy tego, co się nie wydarzyło. Niestety nie jesteśmy tu w stanie wyrokować w sposób pewny. W przypadku rewolucji rosyjskiej, biorąc pod uwagę mechanizmy społeczne i sytuacje, a relacji jest sporo ludzi, którzy tam byli na miejscu, no można powiedzieć, że z polskiej perspektywy one są jednostronne, ale te obrazy bałaganu, rozsypywania się wszystkiego jeszcze przed pierwszą z rewolucji z roku 16 czy wcześniej, pozwalają sądzić, że ten rozpad by się po prostu pogłębiał. Rządy liberalne nie były w stanie sytuacji ustabilizować i logiczne było, że będzie ona eskalować ku coraz ostrzejszej walki wewnętrznej. Oczywiście nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak by się ona skończyła, ale skutek tego, że Niemcy przerzucili Lenina i jego grupę, nie sprowadzał się do tego, że w Rosji nastąpiła rewolucja, po której ona wyszła z wojny, ale że pojawił się sprężysty ośrodek władzy kierowany przez człowieka wyjątkowo zdolnego, otoczonego grupą współpracowników wyjątkowo pozbawionych skrupułów, a podporządkowanych mu, którzy byli w stanie dokonać rzeczy niemożliwej, to znaczy opanować sytuację i utworzyć silne państwo. Także to jest to niezwykłe, co się stało. O Kierenskim jako charyzmatycznym przywódcy można zapomnieć, bo to po prostu w ogóle jest bardzo mało prawdopodobne. Jeśli idzie o kwestie poruszone przez drugiego z panów, to ja powiem tak. To są sprawy ważne, o niektóre można by się było pospierać, nad którymi należałoby się mocno pochylić. Jeżeli idzie o kwestie Śląska Cieszyńskiego i Śląska Górnego, mam silne podejrzenie, jeśli źle mówię, to bardzo proszę o przerwanie mi w tej chwili, że pan profesor Żarny w swoim cyklu ma zamiar poświęcić temu osobne spotkanie i w związku z tym nie ma sensu, aby po łebkach w skrócie mówić o tym, o czym byłaby możliwość porozmawiania w sposób detaliczny. Natomiast co do tego, czy jak było, czy było ogólnie rzecz biorąc dobrze, czy było ogólnie rzecz biorąc źle. W moim przekonaniu istnieją powody, by to, co się stało, oceniać przy, no to nie tak skłaniać się ku poglądowi, że było jednak dobrze. Tylko że ciężko byłoby znaleźć przymiotniki, które by w sposób ścisły oddało to, co się stało. Z niczego powstało państwo średniej wielkości o dużych aspiracjach, zauważalne na mapie i suwerenne w tym sensie, że będące zdolne do samodzielnego określenia swojej polityki wewnętrznej, będące atrakcyjne dla znakomitej większości swoich obywateli i budzące, chociaż nie przyszło to od razu, respekt na zewnątrz. I to był po prostu nieprawdopodobny sukces polityczny. My sobie dzisiaj wyobrażamy, że istnienie państwa polskiego jest naturalne i że w związku z tym, no może można było coś osiągnąć więcej, a z tego nie skorzystano i tu był błąd i tam był błąd. Nieprawda. Punkt wyjścia to było zupełne zero z perspektywami takimi, że można było wątpić, czy polskość, odrębność już nawet nie polityczna, bo ta była na przykład wątpliwa, poczucie odrębności politycznej w zaborze austriackim, ale nawet kulturalna i językowa utrzyma się w perspektywie dłuższej. Gdyby nie wojna pierwsza światowa i to, co nastąpiło po niej, jest bardzo wątpliwe, czy polskość przetrwała. Może jakieś niewielkie grupki. Ale to, co się dokonało, było rzeczywistym cudem niepodległości, oszałamiającym
po prostu sukcesem. Sukcesem warto, żeby analizować i zadawać sobie pytanie o to, jakie były jego przyczyny. Jest prawdą, że myśmy weszli w ten czas podzieleni, że żarliśmy się cały czas, ale prawdą też jest, że równocześnie odnosiliśmy te wszystkie sukcesy. Jeśli z tego wynika jakiś morał, to chyba taki, że demokracja nie jest złą rzeczą i różnice poglądów, że debata publiczna niekoniecznie niszczy, ale i tworzy. Ponieważ to, co zostało osiągnięte w warunkach swobodnej debaty, której zakresu wówczas nikt nie limitował. Nie było tak na przykład, że nie mówimy o gospodarce, czy polityka zagraniczna jest bezalternatywna. Dyskutowano o wszystkim i od początku. I źle na tym nie wyszło. Ja na koniec, drodzy Państwo, chciałbym dodać coś zupełnie ahistorycznego i całkowicie nienaukowego. Bo chciałem powiedzieć, że przy całym szacunku dla genialnych wysiłków i małych, i wielkich, i całego narodu polskiego, i tych geniuszy ojców niepodległości, genialnego Piłsudskiego, genialnego Dmowskiego, genialnego Paderewskiego, bez których na pewno tego wszystkiego by nie było, to chciałem powiedzieć, że to w moim poczuciu rzeczywiście był cud i że ta polska niepodległość to też wynik opatrzności Bożej, że ona została wymodlona przez całe pokolenia Polaków, którzy o tę Polskę się modlili. I że im bardziej patrzę na różnice, im bardziej patrzę, jak te wektory różne były często sprzeczne, jak z ludzkiego punktu widzenia, obejmując sprawy ludzkim umysłem, mogłoby się wydawać, że to niemożliwe, bo przecież tyle różnych innych pomysłów, czasem złości, to właśnie z ludzkiego punktu widzenia. A okazało się, że to wszystko, ta cała gigantyczna orkiestra, można powiedzieć, polska, nagle zagrała w taki rytm, że odzyskaliśmy niepodległość. A jeśli tak, to tam z góry przyszła też jakaś pomoc i o tym też chciałem dzisiaj powiedzieć. Dziękuję bardzo. Panie Tomaszu, bardzo dziękujemy za tę puentę, bo była bardzo piękna. Myślę, że nie ma powodu, żebyśmy dopowiadali jeszcze słowa, skoro już najważniejsze padły. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję Panom Profesorom, dziękuję Panu Tomaszowi. Jeszcze organizator naszych spotkań głos chciałby zapewne zabrać po to, by poinformować o dalszych spotkaniach, a my już się kłaniamy i bardzo serdecznie dziękujemy.